15-letni kapitan. Taśma 12, ścieżka 2. Dick pomyślał, że warto byłoby odebrać dozorcy broń, która w razie ucieczki mogłaby oddać nieocenione usługi. W tej samej chwili jednak wydało mu się, że słyszy dobywające się spod drzwi lekkie drapanie. Pomagając sobie oswobodzoną ręką, zdołał doczołgać się do progu, nie budząc przy tym mocno śpiącego dozorcy. Nie mylił się, skrobanie nie ustawało, słyszał je coraz wyraźniej. Sprawiało to wrażenie, jak gdyby na zewnątrz ktoś się podkopywał pod drzwi. Kto tam był? Zwierzę czy też człowiek? Herkules. Żeby to był Herkules, pomyślał chłopiec. Utkwił wzrok w strażniku, leżał na ziemi wyciągnięty bez ruchu, pogrążony w ołowianym śnie. Dick przytknął wargi do samego progu i odważył się wyszeptać imię Herkulesa. Odpowiedziało mu ciche skowyczenie, podobne do głuchego, żałosnego szczeknięcia. To nie jest Herkules, to Dingo, powiedział sobie chłopiec. Zwietrzył moją obecność w tym baraku. Czy przynosi mi jakąś wiadomość od Herkulesa? Jeśli jednak Dingo żyje, nego rozkłamał i może... W tej chwili w otworze pod drzwiami coś się ukazało i Dick poznał łapę Dinga. Pies przyniósł chyba kartkę od Herkulesa, która, tak jak poprzednim razem, była pewnie przywiązana do obroży na szyi. Co począć? Czy można powiększyć otwór na tyle, aby Dingo przesunął głowę? W każdym razie należało spróbować mu pomóc. Zaledwie jednak Dick zabrał się do odgarniania paznokciami ziemi, gdy w różnych miejscach placu rozległo się szczekanie. Miejscowe psy musiały wyczuć obecność wiernego zwierzęcia, któremu nie pozostało nic poza ucieczką. Tu i tam rozległy się strzały. Dozorca poruszył się we śnie. Dick musiał się pożegnać z wszelką nadzieją ucieczki. Wrócił do swego kąta i po chwili trwożnego oczekiwania ujrzał pierwsze blaski dnia, który miał być ostatnim w jego życiu. Przez cały dzień grabarze pracowali niezmordowanie. Robotami dowodził najważniejszy minister królowej Muany. Za niewykonanie zadania na oznaczoną godzinę groziła kara okaleczenia. Nowa władczyni nie ustępowała w okrucieństwie zmarłemu królowi. Wody strumienia skierowano w tymczasowe koryto, a w suchym łożysku wykopano dół liczący 50 stóp długości, 10 szerokości i 10 głębokości. Pod koniec dnia zaczęto układać pod ścianami żyjące kobiety, wybrane spośród niewolnic króla Muani Lungi. Zazwyczaj grzebie się nieszczęśliwe istoty żywcem, tym razem jednak w związku z niewytłumaczoną i zapewne cudowną śmiercią władcy zapadło postanowienie, aby wszystkie niewiasty utopić razem z ciałem ich pana. Zgodnie ze zwyczajem ubiera się króla przed złożeniem do grobu w najwspanialsze szaty. W tym jednak wypadku z osoby królewskiej pozostało zaledwie kilka zwęglonych kości. Trzeba więc było znaleźć inne wyjście. Zmarłego Muani Lungę, może nawet w sposób zbyt dla niego pochlebny, miał wyobrażać trzcinowy manekin, do którego wnętrza włożono ocalałe z pożaru dostojne szczątki. Manekiny odziano w królewskie szaty, które, jak wiadomo, nie były szczególnie drogocenne. Nie zapomniano także o sławnych okularach kuzyna Benedykta. Była to śmieszna i zarazem tragiczna maskarada. Uroczystość miała się odbyć z wielką pompą przy blaskach pochodni. Musiała w niej wziąć udział cała ludność Kazondy, zarówno miejscowa, jak i przybyła z najdalszych okolic kraju. Skoro zapadł wieczór, główną ulicą ruszył od rynku w stronę przygotowanej mogiły długi orszak. Czarownicy zaczęli wyśpiewywać zaklęcia. Rozległy się skłócone dźwięki instrumentów i odgłosy wystrzałów. Niektórzy tubylcy wykonywali tańce żałobne. Do pochodu przyłączyli się José Antonio Alves, Coimbra, Negoro, kupcy arabscy oraz ich strażnicy. Wszyscy przybyli na wielki plac zgodnie z rozkazem królowej.
Złamanie rozkazu tej, która dopiero się wprawiała w sztukę rządzenia, byłoby dowodem nieprzezorności. Zwłoki króla złożone w lektyce niesiono w ostatnich szeregach orszaku. Towarzyszyły mu małżonki drugiego rzędu. Niektóre z nich miały również podążyć za nim na tamten świat. Królowa Muana we wspaniałych szatach postępowała za owymi noszami, którym można by nadać miano katafalku. Kiedy cały pochód dotarł nad brzegi strumienia, było już zupełnie ciemno. Tylko pochodnie przesycone żywicą chwiały się nad głowami tłumu i rzucały mocne, oślepiające chwilami błyski światła. Mogiła ukazała się oczom zebranych w całej okazałości. Na jej dnie poruszało się mnóstwo czarnych, żyjących istot, podzwaniających łańcuchami, którymi przytwierdzono je do ziemi. 50 przeważnie młodych niewolnic oczekiwało tu chwili, w której miała zalać je woda. Jedne z nich, pogodzone z losem, leżały zupełnie cicho, inne wydawały od czasu do czasu słabe jęki. Żony przeznaczone przez królową na śmierć przywdziały najpiękniejsze, świąteczne szaty. Jednej z nich, noszącej tytuł drugiej małżonki, przywiązano ręce do kolan, aby tak jak i za życia władcy mogła mu służyć za tron królewski. Trzecia żona podtrzymywała królewską kukłę, a czwarta, wyciągnięta u jego stóp, służyła mu za podnóżek. Naprzeciwko kukły sterczał wbity w ziemię na czerwono pomalowany słup. Do słupa przywiązano białego człowieka, którego śmierć miała uświetnić ten krwawy pogrzeb. Białym człowiekiem był Dick Sand. Jego do połowy obnażone ciało nosiło ślady tortur, którym go poddano na rozkaz Negora. Przywiązany do pala oczekiwał śmierci ze spokojem człowieka, który stracił już ostatnią nadzieję ocalenia. Nie nadeszła jeszcze jednak chwila zburzenia tamy powstrzymującej wody strumienia. Na rozkaz dany przez królową Katka Zondy zabił czwartą żonę, tę, która leżała dotąd u stóp manekina, i krew jej spłynęła w głąb dołu. Był to znak do rozpoczęcia potwornej rzezi. Połowa niewolnic padła pod nożami oprawców. Łożysko rzeki zbroczyły fale krwi. Przez pół godziny jęki ofiar mieszały się z wrzaskami tłumu, wśród którego próżno by się szukało uczuć odrazy czy litości. Wreszcie królowa Muana dała znak i zapora w swojej górnej części zaczęła się powoli otwierać. Przez wyszukane okrucieństwo nie przerwano od razu całej tamy, ale pozwolono spłynąć tylko górnym wodom strumienia. Tłum pragnął być świadkiem powolnej, a nie natychmiastowej śmierci skazańców. Woda zatopiła najpierw niewolnice leżące na dnie mogiły. Dusząc się, walczyły aż do końca z zagarniającymi je falami. Dick, po kolana zanurzony w wodzie, po raz ostatni usiłował zerwać krępujące go więzy. Poziom wody wciąż się podnosił. Wszystkie głowy zniknęły pod falami wracającego do swego starego łożyska strumienia i nic już nie zdradzało, że na jego dnie istniał grób, w którym spoczywało 100 ofiar zabitych na cześć króla Kazondy. Rozdział 13. W faktorii. Harris i Negoro okłamali Dicka. Pani Weldon żyła i razem z synkiem oraz kuzynem Benedyktem przebywała w Kazondzie. Po napadzie na kopiec termitów oddział złożony z 12 wojowników, dowodzony przez Harrisa i Negora, uprowadził wszystkich troje poza obóz rozłożony nad brzegiem Kuanzy. Tutaj oczekiwała na panią Weldon lektyka, czyli tak zwana Kitanda. Skąd ta troskliwość ze strony człowieka pokroju Negora? Pani Weldon zabrakło odwagi, aby wniknąć w kierujące nim pobudki. Podróżni przebyli drogę znad Kuanzy do Kazondy szybko i bez zmęczenia. Niewrażliwy na trudy kuzyn Benedykt wędrował przed siebie dobrym krokiem. Ani myślał się skarżyć, ponieważ pozwalano mu zbaczać to w lewo, to w prawo w poszukiwaniu owadów.
Mała gromadka dotarła więc do Kazondy tydzień przed przybyciem karawany Ibn Hamisa. Panią Weldon, Jacka i kuzyna Benedykta zamknął Alves w swoim domu. Zdrowie Jacka po opuszczeniu bagnistych okolic, gdzie się nabawił febry, znacznie się polepszyło. Ani on, ani jego matka nie znieśliby oczywiście tych wszystkich trudów, przez które musiała przejść karawana. Podróżowali jednakże w niezłych warunkach, a nawet otoczono ich pewnymi wygodami, także obecnie znajdowali się w zadowalającym stanie fizycznym. Pani Weldon nic nie wiedziała o losie swoich towarzyszy. Była świadkiem ucieczki Herkulesa, a nie miała pojęcia, co się z nim potem stało. Miała nadzieję, że w czasie nieobecności Harisa i Negora, którzy mogliby go dręczyć, Dick, jako biały człowiek, będzie traktowany lepiej niż inni. Nie miała złych złudzeń w stosunku do Nan, Toma, Bata, Austina i Acteona. Biedni ludzie, których stopa nigdy nie powinna była stanąć na ziemi afrykańskiej, byli narażeni jako murzyni na najgorsze prześladowania. Pani Weldon, pozbawiona łączności ze światem zewnętrznym, nic nie wiedziała o przybyciu karawany Ibn Hamisa. Słyszała wrzawę dobiegającą z rynku, ale nie wiedziała, że Tom i jego towarzysze zostali sprzedani kupcowi z Udzidzi i niebawem mieli wyruszyć w drogę. Nic nie wiedziała o śmierci Harisa i króla Muani Lungi, ani też o jego pogrzebie i o losie Dicka Sanda. Nieszczęśliwa kobieta znajdowała się więc w Kazondzie zupełnie sama, zdana na łaskę kupców i Negora, i nie mogła nawet pragnąć śmierci, musiała bowiem opiekować się swoim dzieckiem. Pani Weldon nie wiedziała, jaki los ją czeka. W ciągu całej podróży z nad Kuanzy do Kazondy Harris i Negoro nie zamienili z nią ani jednego słowa. Od chwili przybycia na miejsce nie widziała żadnego z nich, a nie mogła wyjść poza ogrodzenie otaczające domostwo bogatego handlarza. Czy trzeba przypominać, że od kuzyna Benedykta, tego dużego dziecka, nie mogła oczekiwać żadnej rady i pomocy? Kiedy czcigodny uczony wreszcie zrozumiał, że znalazł się nie na kontynencie amerykańskim, lecz w Afryce, nie zastanowił się nawet nad tym, jak do tego mogło dojść. Ta niespodziewana wiadomość zgniewała go tylko i rozczarowała. Okazało się przecież, że on, odkrywca muchy tsetse i innych niespotykanych w Ameryce gatunków owadzich, miał po prostu do czynienia ze zwykłymi afrykańskimi owadami, tylokrotnie już opisanymi przez innych przyrodników. Żegnaj, nadziejo sławy! Cóż w tym bowiem było dziwnego, że przebywając w Afryce kolekcjonował afrykańskie owady? Kiedy jednak kuzyn Benedykt opanował pierwszy odruch niezadowolenia, pocieszył się myślą, że ta kraina faraonów, jak nazywał Afrykę, posiada nieporównane bogactwa entomologiczne i w niczym nie ustępuje krainie Inków. Tak, mówił do pani Weldon, tutaj można dokonać wiekopomnych odkryć. Jeśli ci zacni ludzie mi na to pozwolą, na pewno nie będę próżnował. No, wiadomo, kim byli ci zacni ludzie, na których kuzyn Benedykt wcale się zresztą nie uskarżał. Harris i Negoro bowiem pozostawili uczonemu pewną swobodę. Zezwolili mu na poszukiwanie owadów, na co absolutnie się nie godził Dick podczas podróży nad brzegi rzeki Kuanzy. Ta pozorna pobłażliwość niesłychanie wzruszyła naiwnego entomologa. Kuzyn Benedykt byłby najszczęśliwszym owadoznawcą, gdyby nie stracił pewnych nieodżałowanych narzędzi. Wciąż jeszcze miał blaszaną puszkę, ale okulary nie zdobiły już jego nosa, a na szyi brak było pięknej lupy. A cóż jest wart przyrodnik bez okularów i bez lupy? Kuzyn Benedykt musiał się już na zawsze pożegnać z owymi dwoma przyrządami optycznymi, albowiem zostały one pogrzebane razem z królewskim manekinem. Teraz, gdy znalazł jakiegokolwiek owada, musiał go podtykać pod same oczy, aby rozróżnić jego najbardziej elementarne cechy.
Kuzyn Benedykt ubolewał nieustannie nad swoją stratą i chętnie zapłaciłby dużą sumę za parę okularów, lecz niestety podobny towar nie był popularny na rynku w Kazondzie. W każdym razie José Antonio Alves zezwolił uczonemu na swobodne poruszanie się w obrębie faktorii. Przypuszczano bowiem, że nawet nie pomyśli o ucieczce. Zresztą faktorię oddzielało od innych dzielnic miasta wysokie ogrodzenie i wcale nie było łatwo wydostać się stamtąd na zewnątrz. Posiadłość, chociaż dobrze strzeżona, była dość rozległa, liczyła bowiem w obwodzie co najmniej mile. Najrzadsze owady kontynentu ukrywały się wśród drzew, krzewów, wysokich traw spotykanych tylko w Afryce, nad brzegami strumienia, w strzechach baraków i chat, i jeśli nie przysparzały kuzynowi Benedyktowi bogactwa, to przynajmniej dawały mu szczęście. Udało mu się odkryć kilka niezwykłych owadów, które tak pilnie badał bez okularów, że o mało nie stracił wzroku. Dzięki tym zdobyczom powiększył znacznie swoje cenne zbiory i położył podwaliny pod entomologię afrykańską. Gdyby jeszcze jego szczęśliwa gwiazda pozwoliła mu odnaleźć nikomu nieznanego owada i związać z tym odkryciem swoje nazwisko, kuzyn Benedykt zaspokoiłby raz na zawsze swoje najskrytsze pragnienia. Jeżeli posiadłość Alvesa była dostatecznie duża, aby umożliwić naukowe wyprawy kuzyna Benedykta, to Jackowi, który mógł dowoli zażywać swobody, wydawała się ona ogromna. Chłopczyk jednak mało korzystał z rozrywek właściwych jego wiekowi. Z rzadka tylko odchodził od matki, która nie lubiła go puszczać samego i wciąż obawiała się jakiegoś nieszczęścia. Jack wspominał często od dawna niewidzianego ojca i pragnął wrócić do niego jak najprędzej. Wypytywał się o wszystkich, o starą Nan, o przyjaciela Herkulesa, o Bata, o Stina, Akteona i o psa Dingo, który także go opuścił. Chciał znowu ujrzeć swego towarzysza zabaw Dicka Senda. Przeczulona wyobraźnia chłopczyka powracała wciąż do dawnych wspomnień. W odpowiedzi na niezliczone pytania synka pani Weldon mogła go tylko przycisnąć do serca, obsypać pocałunkami i ukryć przed nim swoje łzy. Pani Weldon przekonała się wkrótce, że w posiadłości Alvesa, tak jak i podczas podróży znad Kuanzy, otoczona jest pewnymi względami. W faktorii znajdowali się wyłącznie niewolnicy pozostający stale na służbie u Alvesa. Niewolnicy przeznaczeni na sprzedaż gnieździli się w barakach na placu targowym, a następnie odchodzili za swoimi nabywcami w głąb kraju. Obecnie magazyny faktorii były przepełnione tkaninami przeznaczonymi na wymianę w centralnych prowincjach oraz kością słoniową przygotowaną do wysyłki na główne rynki kontynentu. W sumie w faktorii znajdowało się niewiele osób. Pani Weldon zajmowała wraz z Jackiem położoną na uboczu chatę. Kuzyn Benedykt mieścił się w sąsiedniej. Nie mieli oni żadnej styczności z osobistą służbą handlarza. Posiłki jadali oddzielnie. Były one wystarczająco obfite, a w ich skład wchodziły owoce, mięso kozie lub baranie, jarzyny, maniok i sorgo. Do usług pani Weldon przeznaczono młodą niewolnicę Halimę, która na swój sposób okazywała jej szczerą życzliwość. Pani Weldon z rzadka tylko widywała José Antonio Alvesa, który zajmował największy dom w faktorii. Nie spotkała natomiast ani razu Negora, mieszkającego poza obrębem osady. Niepokoiło ją to mocno. Czego on chce? Na co czeka? Zastanawiała się nieustannie. Po co sprowadził nas do Kazondy? W ten sposób upłynął tydzień poprzedzający przybycie karawany Ibn Hamisa. Poza bieżącymi troskami i zmartwieniami dręczyła panią Weldon myśl o rozpaczy męża, który nadaremnie wyczekiwał w San Francisco powrotu żony i syna. Pan Weldon nie wiedział, że żona wpadła na pomysł odbycia powrotnej podróży na pokładzie wędrowca i spodziewał się, że przybędzie na parowcu Towarzystwa Oceanicznego. Tymczasem
regularnie kursujące statki nie przywoziły ani pani Weldon, ani Jacka, ani kuzyna Benedykta. Ponadto wędrowiec powinien był już dawno zawinąć do portu. Wobec zupełnego braku wiadomości o brygu, pan Weldon musiał go zapewne zaliczyć w poczet statków zaginionych bez wieści. Jaki straszny cios spadł na niego, gdy dowiedział się wreszcie od swoich korespondentów w Auckland, że na pokładzie wędrowca znajdowali się jego żona i syn. Co wówczas uczynił? Na pewno nie uwierzył w śmierć swoich bliskich. A zatem w jaką stronę skierował poszukiwania? Prawdopodobnie przetrząsa teraz wyspy Oceanu Spokojnego i wybrzeże amerykańskie. Ale nigdy w życiu nie przyjdzie mu do głowy myśl, że jego rodzina może się znajdować w straszliwej Afryce. Co w tych warunkach mogła począć pani Weldon? Uciec? W jaki sposób? Strzeżono jej przecież tak pilnie. A zresztą ucieczka oznaczała wędrówkę przez nieprzebytą puszczę na przestrzeni 200 mil wśród 1000 niebezpieczeństw. Mimo to, w braku innych możliwości uwolnienia się z rąk Negora, pani Weldon gotowa była ratować się ucieczką. Przedtem chciała jednak dokładnie poznać jego plany. Sposobność ta wkrótce się nadarzyła. 6 czerwca, w 3 dni po pogrzebie króla Kazondy, zjawił się w faktorii Negoro i skierował się prosto do chaty zajmowanej przez więźniów. Pani Weldon była sama. Kuzyn Benedykt łowił owady, a Jack był na spacerze pod opieką niewolnicy Halimy. Negoro pchnął drzwi lepianki i rzekł z miejsca: "Oznajmiam pani, że Tom i jego towarzysze zostali sprzedani kupcowi z Udzidzi. Niech Bóg ma ich w swojej opiece", rzekła pani Weldon ze łzami w oczach. "Nan zmarła w drodze, Dick Sand zginął." "Nan umarła? A Dick?" zawołała pani Weldon. "Sprawiedliwość wymagała, żeby wasz 15-letni kapitan zapłacił za śmierć Harrisa", podjął Negoro. "A pani została zupełnie sama w Kazondzie i jest pani całkowicie zależna od dawnego kucharza z wędrowca. Rozumie pani?" Negoro powiedział prawdę. Stary Tom, jego syn Bat, Acteon i Austin, nie zaznawszy pociechy ujrzenia pani Weldon, nie wiedząc nawet o jej pobycie w faktorii Alveza w Kazondzie, wyruszyli poprzedniego dnia z karawaną handlarza z Udzidzi. Aby dotrzeć do krainy Wielkich Jezior, musieli przejść setki mil i odbyć straszliwą podróż, którą rzadko kto znosi i z której prawie nikt nie wraca. "Mój Boże!" szepnęła pani Weldon, spoglądając bez słowa na Negora. "Proszę pani," ciągnął dalej Portugalczyk ostrym głosem, "mógłbym się mścić i na pani za to wszystko, co się działo na pokładzie wędrowca. Ale wystarczy mi śmierć Dicka Sanda. Teraz stałem się znowu kupcem i mam w stosunku do pani pewne plany." Pani Weldon patrzyła na niego bez słowa. "Wy wszyscy, pani, chłopiec i ten dureń, co ugania się za muchami," mówił Portugalczyk, "macie pewną wartość handlową, którą zamierzam spieniężyć. Postanowiłem was sprzedać." "Jestem wolnym człowiekiem," odpowiedziała pani Weldon stanowczym głosem. "Jeśli zechce, będzie pani niewolnicą. Kto kupi białą kobietę?" "Człowiek, który zapłaci każdą cenę, jakiej od niego zażądam." Pani Weldon spuściła głowę, ponieważ wiedziała, że w tym strasznym kraju wszystko jest możliwe. "Zrozumiała mnie pani?" zapytał Negoro. "Kim jest ten człowiek, któremu chcecie mnie sprzedać?" rzekła pani Weldon. "Sprzedać albo odsprzedać. Tak mi się zresztą zdaje," dorzucił szyderczo Portugalczyk. "Jak się ów człowiek nazywa?" zapytała pani Weldon. "Ten człowiek to jest James Weldon, pani mąż." "Mój mąż?"
krzyknęła pani Weldon, ledwie wierząc własnym uszom. Tak jest właśnie on. Chcę mu nie tyle zwrócić, ile odsprzedać jego żonę i synka, a na dokładkę ofiarować kuzyna Benedykta. Pani Weldon poczęła się zastanawiać, czy nie jest to przypadkiem podstęp ze strony Negora. Zrozumiała jednak, że jego propozycja jest zupełnie poważna. Nędznikowi, dla którego pieniądz jest wszystkim, można zawierzyć, gdy mu się nastręcza sposobność zrobienia dobrego interesu. A tym razem interes był niewątpliwie korzystny. — Kiedy zamierzacie to zrobić? — spytała pani Weldon. — Jak najprędzej. — Gdzie? — Tutaj. James Weldon na pewno się nie zawaha przybyć do Kazondy po odbiór żony i syna. — Nie, nie zawaha się. Ale kto go o tym zawiadomi? — Ja sam. Pojadę po niego do San Francisco. Pieniędzy na podróż mi nie zabraknie. Pieniędzy skradzionych z pokładu wędrowca. Tak, tych i innych, odparł bezczelnie Negoro. Chcę panią sprzedać szybko i za dobrą cenę. Myślę, że James Weldon nie pożałuje 100 000 dolarów. Jeśli je ma, da wam na pewno, odparła zimno pani Weldon. Sądzę jednak, że kiedy mój mąż się dowie o uwięzieniu mnie w Kazondzie w Afryce Centralnej... No właśnie. Mój mąż nie uwierzy wam bez dowodów i nie będzie tak lekkomyślny, aby przyjechać do Kazondy. Przyjedzie z pewnością, odpowiedział Negoro, jeśli mu oddam list, w którym opisze pani swoje smutne położenie, a mnie przedstawi jako wiernego sługę, któremu się udało wyrwać z rąk dzikich. Nigdy nie napiszę podobnego listu, odparła jeszcze chłodniej pani Weldon. Nie zgadza się pani? Nie zgadzam się. Myśl o niebezpieczeństwie, na jakie naraziłby się jej mąż, przybywszy do Kazondy, nieufność w stosunku do obietnic Portugalczyka, który, zawładnąwszy okupem, mógłby uwięzić i armatora, skłoniła panią Weldon do stanowczego odrzucenia propozycji Negora. — Pani napisze ten list — powtórzył Portugalczyk. — Nie — odmówiła pani Weldon. — Proszę uważać — krzyknął Negoro. — Pani nie jest tutaj sama. Mogę zrobić z pani dzieckiem, co mi się podoba i potrafię to zrobić. Pani Weldon chciała odpowiedzieć, że tak daleko się chyba nie posunie, ale zabrakło jej tchu w piersiach. Serce biło jej jak młotem. Niech no pani pomyśli nad tym, co powiedziałem, rzekł Negoro. W ciągu tygodnia dostanę list do Jamesa Weldona, albo pani gorzko pożałuje swojego postępowania. Portugalczyk, opanowawszy miotający nim gniew, wyszedł z chaty, lecz z jego twarzy łatwo można było wyczytać, że nie cofnie się przed niczym, aby zmusić panią Weldon do posłuszeństwa. Juliusz Verne, 15-letni kapitan, taśma 12, koniec ścieżki drugiej. Juliusz Verne, 15-letni kapitan, taśma 13, ścieżka pierwsza. Rozdział 14. Nowiny o doktorze Livingstone. Po odejściu Negora pani Weldon uświadomiła sobie, że ma jeszcze tydzień na zastanowienie się i powzięcie ostatecznej decyzji. Nie mogła liczyć na uczciwość Portugalczyka, lecz jedynie na jego chciwość. Jeńcy stanowili dla niego pewną wartość handlową, to też przynajmniej w tej chwili nie groziło im bezpośrednie niebezpieczeństwo. Może uda się znaleźć inne wyjście, które umożliwi jej powrót do męża, a jemu oszczędzi podróży do Kazondy. Wiedziała doskonale, że otrzymawszy jej list, James Weldon wyruszy natychmiast w drogę i mimo wszystkich trudów podróży przybędzie do tego niebezpiecznego kraju. Czy mogła mieć jednak pewność, że Negoro,
zagarnąwszy 100 000 dolarów, pozwoli wrócić do ojczyzny Jamesowi Weldonowi i całej jego rodzinie? Czyż nie mógł ich tu zatrzymać kaprys królowej Muany? Czy wydanie pani Weldon i jej bliskich nie powinno się raczej odbyć w jakimś oznaczonym miejscu na wybrzeżu? Takie rozwiązanie uchroniłoby Jamesa Weldona od trudów podróży w głąb kraju i umożliwiłoby więźniom powrót do ojczyzny. Z tych wszystkich względów pani Weldon nie chciała dać od razu ostatecznej odpowiedzi Negorowi i wręczyć mu listu do męża. Przypuszczała również, że Negoro musi mieć tydzień czasu na przygotowanie się do podróży i dlatego zgodził się na kilka dni zwłoki. Czyżby naprawdę zamierzał rozłączyć mnie z dzieckiem? Szepnęła. W tej właśnie chwili do chaty wbiegł Jack i pani Weldon przygarnęła go do siebie instynktownym ruchem, jak gdyby Negoro już czyhał na dziecko. — Masz zmartwienie, mamusiu? — zapytał chłopczyk. — Nie, syneczku. — Skądże? — odparła pani Weldon. — Myślałam właśnie o tatusiu. — Chciałbyś go znów zobaczyć? — Jeszcze jak, mamusiu? Czy przyjedzie do nas? — Nie, synku, nie może tego zrobić. — A więc my do niego pojedziemy. — Tak, Jacku. Weźmiemy ze sobą Dicka i Herkulesa i starego Toma. — Tak, wszystkich! — odparła pani Weldon, spuszczając głowę, aby ukryć łzy. — Czy dostałaś list od tatusia? — Nie, kochanie. — To ty do niego napiszesz, prawda, mamusiu? — Tak, synku, postaram się — odpowiedziała pani Weldon. Jack odgadł bezwiednie myśli matki. Pani Weldon, nic już nie mówiąc, mocno go tylko uściskała. Prócz wspomnianych już, jeden jeszcze wzgląd skłonił panią Weldon do wstrzymania się od powzięcia natychmiastowej decyzji. Żywiła słabą nadzieję, a raczej iskierkę nadziei, że uda się jej odzyskać wolność bez pomocy męża, a wbrew planom Negora. Kilka dni temu przypadkiem pochwyciła urywek rozmowy, który napełnił ją otuchą i pozwolił spodziewać się w niedługim czasie nadejścia pomocy. Rozmawiającymi ludźmi byli Alves i pewien mulat z Ujiji, który przystanął w pobliżu chaty zajmowanej przez panią Weldon. Przedmiotem rozmowy tych dwóch czcigodnych przedsiębiorców był oczywiście handel ludzkim towarem. Kupcy rozprawiali o interesach, którym rokowano najgorszą przyszłość. Anglicy postanowili uniemożliwić handel niewolnikami zarówno na wybrzeżach strzeżonych przez krążowniki, jak i w głębi kraju, dokąd coraz liczniej docierali misjonarze i podróżnicy. José Antonio Alves był zdania, że wyprawy zuchwałych odkrywców mocno zaszkodzą prowadzonym przez handlarzy interesom. Jego rozmówca podzielał tę opinię i wyraził przekonanie, że wszystkich obcych przybyszów powinno się witać ogniem karabinów. Tak też zresztą postępowano. Ale ku wielkiej przykrości owych przedsiębiorców na miejsce zabitych zjawiali się od razu nowi badacze. Po powrocie do kraju opowiadali oni z wielką przesadą, jak twierdził Alves, o okropnościach handlu niewolnikami, co wybitnie szkodziło rozwojowi i tak już źle widzianych interesów. Mulat zdawał sobie z tego świetnie sprawę i ubolewał nad klęską, która szczególnie dotknęła rynki w Niangue, w Ujiji, Zanzibarze oraz w całej krainie Wielkich Jezior. Te właśnie okolice zwiedzili Spoki, Grant, Livingstone, Stanley i inni. Istny najazd. Wkrótce cały kraj zaleją Anglicy i Amerykanie. Alves przejął się szczerze losem swego kolegi po fachu i wyznał, że jak dotychczas okolice Afryki Zachodniej ucierpiały mniej, to znaczy dotarło tam niewielu tylko śmiałków, jednakże obecnie już wszystkim grozi plaga podróżników. Kazonda wyszła na razie obronną ręką z niebezpieczeństwa, ale w Kasandze i w Bije, gdzie Alves także posiadał faktorię, sprawy nie szły tak dobrze. Harris wspominał w swoim czasie Negorowi o pewnym poruczniku Cameronie, który mógł być na tyle zuchwały, by wyruszyć z Zanzibaru, przebyć całą Afrykę i zakończyć podróż w Angolii. Obawa handlarza była zupełnie uzasadniona. Istotnie bowiem w kilka lat później Cameron od południa
Stanley od północy zwiedzili mało znane prowincje zachodnie, opisali zbrodniczą działalność handlarzy niewolnikami, wytknęli karygodne postępowanie cudzoziemskich agentów i wykazali jasno, na kogo spada odpowiedzialność za te wszystkie przestępstwa. Alves i Mulat nic jeszcze nie mogli wiedzieć o zamierzonych wyprawach Camerona i Stanleya. Doszła natomiast do ich uszu wiadomość, która napełniła otuchą panią Weldon i skłoniła ją do oparcia się naglącym żądaniom Negora. Otóż pani Weldon ze wzruszeniem usłyszała, że najprawdopodobniej przybędzie wkrótce do Kazondy dr David Livingstone. Przybycie Livingstone'a i jego eskorty, duże uznanie, jakim ten sławny podróżnik cieszył się w Afryce, oraz poparcie udzielane mu przez władze portugalskie w Angolii, wszystko to mogło spowodować uwolnienie pani Weldon i jej rodziny. Czy można było jednak liczyć na rychłe przybycie doktora Livingstone'a właśnie do tych okolic? Raczej tak, gdyż jego marszruta wiodła właśnie przez tę część kontynentu. Życie tego bohaterskiego podróżnika było wzorem poświęcenia i odwagi. David Livingstone, syn drobnego kupca herbaty w Blantyre, miasteczka położonego w hrabstwie Lanark, urodził się 19 marca 1813 roku jako drugie z sześciorga dzieci. Ukończył studia teologiczne i lekarskie, odbył nowicjat w London Missionary Society i w roku 1840 wyruszył do kraju przylądkowego z zamiarem przyłączenia się do przebywającego w Afryce Południowej misjonarza Moffata. Stamtąd przyszły podróżnik udał się do kraju Beczuanów, zwiedził go po raz pierwszy i powrócił do Kuruman. Tutaj poślubił córkę Moffata, w której znalazł dzielną i godną siebie towarzyszkę i w roku 1843 założył misję w Dolinie Mabotsa. W 4 lata później przeniósł się do Kolobengu, leżącego w kraju Beczuanów o 225 mil na północ od Kuruman. W roku 1849 Livingstone opuścił Kolobeng w towarzystwie żony, trojga dzieci i dwóch przyjaciół, Oswella i Murraya. 1 sierpnia tegoż roku odkrył jezioro Ngami i postępując z biegiem rzeki Zugi powrócił do Kolobengu. Podczas tej podróży Livingstone, na skutek oporu tubylców, nie mógł się przedostać na drugi brzeg jeziora Ngami. Następna próba również się nie powiodła i dopiero za trzecim razem udało mu się przeprowadzić swój zamiar. Z całą rodziną i przyjacielem Oswellem udał się na północ i pokonawszy straszliwe trudy, cierpiąc głód i pragnienie, które o mało nie przyprawiły o śmierć jego dzieci, dotarł nad brzegi rzeki Czobe do pływu Zambezi. Wyprawa ruszyła z biegiem rzeki Zambezi i doszła do kraju Makololo. Wódz plemienia, Sebituane, towarzyszył podróżnikom do Linianti. W końcu czerwca 1851 roku wyprawa stanęła nad brzegami Zambezi i stamtąd powróciła do kraju przylądkowego. Nieustraszony badacz wysłał całą rodzinę do Anglii, ponieważ nie chciał narażać swoich bliskich na niebezpieczeństwa nowej, zamierzonej podróży. Tym razem Livingstone, wyruszywszy z kraju przylądkowego, pragnął przeciąć ukośnie Afrykę z południa na zachód i dotrzeć do São Paulo de Luanda. Doktor udał się w drogę 3 czerwca 1852 roku w towarzystwie kilku tubylców. Minąwszy Kuruman, posuwał się wzdłuż pustyni Kalahari. Dnia 31 grudnia wszedł do Litubarubi i posuwał się dalej przez kraj Beczuanów, spustoszony przez Burów, dawnych osadników holenderskich, którzy władali krajem przylądkowym, nim opanowali go Anglicy. 15 stycznia 1853 roku Livingstone opuścił Litubarubę, przeszedł przez kraj Bamangwato i 23 maja przybył do Linianti, gdzie z wszelkimi honorami przyjął go młody władca plemienia Makololo Sekeletu. Tutaj, zatrzymany atakiem febry, począł badać obyczaje tubylców i po raz pierwszy zetknął się z okropnościami handlu ludźmi. Po upływie miesiąca ruszył z biegiem rzeki Czobe nad brzegi Zambezi, minął Naniele, Katongę i Libonte i doszedł do zbiegu rzek Zambezi i Lejeby. Tutaj powziął zamiar wyruszenia z biegiem rzeki do posiadłości portugalskich na zachodzie,
i po 9 tygodniach nieobecności powrócił do Lan Yanti, aby tam poczynić niezbędne przygotowania. Dnia 11 listopada 1853 roku dr Livingstone w towarzystwie 27 tubylców ze szczepu Makololo opuścił Lil Yanti i 27 grudnia dotarł do ujścia rzeki Lejeby. Powędrował dalej, dotarł do ziem zamieszkanych przez plemiona Balolo i ruszył z biegiem płynącej ze wschodu rzeki Makondo. Po raz pierwszy w historii stopa białego człowieka dotknęła tych odległych okolic. 14 stycznia 1854 roku Livingstone gościł na dworze króla Shinte, najpotężniejszego władcy szczepu Balolo, a 26 tego samego miesiąca przeprawił się przez Lejebę i przybył do króla Katemy. Tutaj również doznał dobrego przyjęcia, po czym jego nieliczny oddziałek ruszył w dalszą drogę i 20 lutego rozbił obóz nad brzegiem jeziora Dilolo. Od tej chwili sprawy przybrały niepomyślny obrót i człowiek mniej energiczny od doktora Livingstone'a zrezygnowałby ze swoich dalszych planów. Kraj był coraz trudniejszy do przebycia, wymagania tubylców wzrastały, wyprawa musiała stawić czoło napaściom dzikich plemion. Wreszcie eskorta doktora, zagroziwszy mu śmiercią, odmówiła towarzyszenia mu w dalszej drodze. Nieugięty podróżnik zwalczył wszystkie przeciwieństwa i 4 kwietnia dotarł nad brzegi Kwango. 6 dni później podróżnik wszedł do Kasangi, gdzie widział go handlarz Alves i 31 maja dotarł wreszcie do São Paulo de Luanda. Podróż trwała 2 lata, lecz Livingstone był pierwszym człowiekiem, który przeszedł Afrykę z południa na zachód. 24 września tego samego roku David Livingstone opuścił Luandę. Wszedł prawym brzegiem rzeki Kwanzy, która dla Dicka Senda i jego towarzyszy okazała się tak fatalna. Przebył rzekę Lombe, napotkał na swojej drodze wiele karawan niewolników, dotarł do Kasangi, którą opuścił 20 lutego, przeprawił się przez rzekę Kwango i doszedł do brzegów Zambezi, do Kawawy. 13 czerwca 1855 roku powrócił nad jezioro Dilolo, odwiedził po raz wtóry władcę Shinte i trzymając się wybrzeży Zambezi, dotarł do Lan Yanti. Doktor Livingstone zamierzał teraz dotrzeć do wschodnich wybrzeży kontynentu, aby zakończyć podróż z zachodu na wschód w poprzek lądu afrykańskiego. Badacz dotarł do sławnych wodospadów Wiktorii, owych grzmiących dymów, i porzuciwszy brzegi Zambezi, ruszył na północny wschód. Przeszedł przez krainę Bakota, widział tubylców odurzonych paleniem haszyszu, złożył wizytę potężnemu wodzowi tych okolic, Samalembue, potem przeciął rzekę Kafue i doszedł znowu do brzegów Zambezi. Odwiedził po drodze Borumę, zwiedził ruiny opuszczonego miasta portugalskiego Zumbo. 17 stycznia 1856 roku spotkał wodza Mpende, który był wówczas w stanie wojny z Portugalczykami, i wreszcie dnia 2 marca dotarł do miasta Tete, leżącego nad Zambezi. 22 kwietnia Livingstone opuścił tę bogatą niegdyś miejscowość, doszedł do delty rzeki i 20 maja, w 4 lata po opuszczeniu kraju przylądkowego, dotarł do ujścia rzeki Kilimane. 12 lipca wsiadł na statek płynący na wyspę Mauritius, a 22 grudnia, po 16 latach nieobecności, stanął na ziemi angielskiej. W kraju spadły na sławnego podróżnika wielkie zaszczyty i honory. Otrzymał nagrodę Towarzystwa Geograficznego w Paryżu, wielki medal Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Wydawano na jego cześć wspaniałe przyjęcia. Doktor Livingstone mógłby się cieszyć zasłużonym odpoczynkiem i prawdopodobnie nie jeden człowiek na jego miejscu postąpiłby w ten właśnie sposób. Niestrudzony podróżnik myślał jednakże o nowych odkryciach i dnia 1 marca 1858 roku opuścił Anglię w towarzystwie swego brata Karola, kapitana Bedingfielda, doktorów Kirka i Mellera oraz panów Thorntona i Bennessa. W maju wylądował na wybrzeżu w Mozambiku. Celem nowej wyprawy było dokładne poznanie dorzecza Zambezi. Nie wszyscy uczestnicy powrócili z tej podróży. Małym parowcem, Ma Roberts, badacze popłynęli w górę Zambezi.
8 września dotarli do Tete. W styczniu 1859 roku wyprawa zbadała dolny bieg Zambezi i bieg jej lewego dopływu Shire. W kwietniu dotarła do jeziora Hirwa i przecięła krainę Mangania. 10 września badacze odkryli jezioro Nyasa. 31 stycznia 1860 roku w pobliżu ujścia rzeki Zambezi dołączyli do nich biskup Mackenzie i jego misjonarze. Następnie w marcu tegoż roku stateczkiem Pionier wyprawa udała się na zbadanie biegu rzeki Ruvumy. We wrześniu 1861 roku powróciła nad jezioro Nyasa i przebywała tam aż do końca października. Dnia 30 stycznia 1862 roku przyjechała z Anglii pani Livingstone oraz przybył nowy parowiec Lady Nyasa. W tym czasie na skutek niezdrowego klimatu zmarli biskup Mackenzie i jeden z jego misjonarzy, a 27 kwietnia pani Livingstone zakończyła życie na rękach swego męża. W maju doktor przedsięwziął następną wyprawę, która miała na celu zbadanie biegu rzeki Ruvumy. Następnie przy końcu listopada powrócił nad Zambezi, popłynął w górę rzeki Shire, gdzie w kwietniu 1863 roku zmarł uczestnik wyprawy Thornton, odesłał do Europy wyczerpanych chorobami brata Karola i doktora Kerka i 10 listopada znalazł się po raz trzeci nad jeziorem Nyasa, które dokładnie zbadał i opisał. 3 miesiące później dotarł do ujścia Zambezi, udał się do Zanzibaru i 23 lipca 1864 roku, po 5 latach nieobecności, przybył do Londynu, gdzie ogłosił dzieło zatytułowane Rzeka Zambezi i jej dopływy. Następnie niezmordowany Livingstone wyruszył w swoją 4. podróż i 20 stycznia 1866 roku znalazł się znowu w Zanzibarze. Stąd w towarzystwie kilku murzynów i tubylczych żołnierzy udał się do Makaloose nad jezioro Nyasa, dokąd dotarł 8 sierpnia. W czasie podróży był świadkiem straszliwych zbrodni, jakich się dopuszczali handlarze niewolników na ludności tubylczej. W 6 tygodni później uciekło kilku ludzi z jego eskorty. Zbiegowie wrócili do Zanzibaru i rozpuścili tam pogłoski o śmierci uczonego. Niepowodzenie to nie powstrzymało jednak śmiałego podróżnika od dalszych wypraw. Postanowił zbadać krainę leżącą między jeziorami Nyasa i Tanganyika. 10 grudnia wraz z kilkoma tubylcami przeprawił się przez rzekę Lungwe i 2 kwietnia 1867 roku odkrył jezioro Liemba. Tutaj ciężko zachorował i przez cały miesiąc walczył ze śmiercią. Kiedy przyszedł nieco do siebie, 30 sierpnia dotarł do jeziora Mweru, zbadał jego południowy brzeg i 21 listopada wszedł do miejscowości Kazembe, gdzie pozostał 40 dni, organizując stamtąd jeszcze 2-krotnie wypady nad jeziorem Mweru. W Kazembe Livingstone z tej miejscowości skierował się na północ z zamiarem dotarcia do dużej osady Ujiji, leżącej nad jeziorem Tanganyika. Zaskoczony przyborem wód, opuszczony przez przewodników, doktor musiał powrócić do Kazembe. 6 czerwca 1868 roku wyruszył w dalszą drogę na południe i po 6 tygodniach stanął nad jeziorem Bangweulu. Pozostał tutaj do 9 sierpnia i znowu postanowił wrócić nad jezioro Tanganyika. Cóż to była za podróż? W styczniu 1869 roku bohaterski podróżnik był już tak osłabiony, że nie miał sił utrzymać się na nogach. W lutym dotarł wreszcie nad jezioro i przybył do Ujiji, gdzie czekała na niego przesyłka od kompanii wschodnioindyjskiej z Kalkuty. Livingstone nie zrezygnował z dalszych odkrywczych wypraw. Postanowił udać się w górę jeziora Tanganyika i dotrzeć stamtąd do źródeł Nilu. 21 września dotarł do Bambarre, leżącego w krainie ludożerców Maniema, i przybył nad rzekę Lualabę, tę samą, co do której Cameron przypuszczał, a Stanley twierdził, że to górna Zaira, czyli Kongo. W Nyangwe, dokąd dotarł w towarzystwie tylko 3 przewodników, ciężko zachorował i przeleżał 3 miesiące. 21 lipca 1871 roku udał się z powrotem nad jezioro Tanganyika i gdy 13 października powrócił wreszcie do Ujiji, znajdował się w stanie ostatecznego wyczerpania.
Do Europy od dawna już nie dochodziły wieści o losach doktora Livingstone'a. Rozeszły się pogłoski o jego śmierci, a i on sam także stracił nadzieję w możliwość ratunku. 3 listopada, po 11 dniach pobytu w Ujiji, w odległości ćwierć mili od jeziora rozległo się kilka wystrzałów. Doktor wyszedł na spotkanie. Przed nim stał biały człowiek. Zapewne widzę przed sobą doktora Livingstone'a. Owszem, odparł z łagodnym uśmiechem podróżnik, uchylając czapki. Obaj mężczyźni serdecznie uścisnęli sobie dłonie. Dziękuję Bogu, ciągnął dalej biały człowiek, że udało mi się pana odnaleźć. A ja jestem szczęśliwy, rzekł Livingstone, że mogę pana powitać w tych odległych stronach. Białym człowiekiem był Amerykanin Stanley, reporter pisma New York Herald, którego wysłał redaktor Bennett na poszukiwanie zaginionego doktora Davida Livingstone'a. Ów Amerykanin bez chwili wahania wsiadł w październiku 1870 roku na statek w Bombaju i przybył do Zanzibaru. Stąd rozpoczął podróż w głąb kraju, trzymając się szlaku Speke'a i Bartona, i po niezliczonych przygodach przybył do Ujiji. Dwaj badacze zaprzyjaźnili się ze sobą i wspólnie wyprawili się na północny kraniec jeziora Tanganyika. Dotarli statkiem do przylądka Magala i zbadawszy dokładnie brzegi jeziora, doszli do wniosku, że jego wody uchodzą do jednego z dopływów Lualaby. Fakt ten ustalili ostatecznie w kilka lat później Cameron i Stanley. 12 grudnia Livingstone i jego towarzysz znaleźli się z powrotem w Ujiji. Stanley zaczął się przygotowywać do odjazdu. 22 grudnia, po 8 dniach podróży wodą, obaj badacze przybyli do Urimby, a następnie 23 lutego 1872 roku dotarli do Kuihary. 12 marca był dniem pożegnania. Dokonał pan dzieła, rzekł doktor do swego towarzysza, którego mało kto by się podjął, i zrobił pan to lepiej niż niejeden znany podróżnik. Jestem panu za to głęboko wdzięczny. Niech Bóg pana prowadzi i błogosławi, drogi przyjacielu. Oby pan jak najprędzej znalazł się wśród nas, rzekł Stanley, ściskając rękę Livingstone'a. Oswobodził się z uścisku doktora i żywo się odwrócił, aby ukryć łzy. Żegnaj, doktorze, żegnaj, przyjacielu, rzekł ze wzruszeniem. Żegnaj, odparł cicho Livingstone. Stanley odjechał i 12 lipca 1872 roku wylądował w Marsylii. Livingstone podjął na nowo swoje badania. 25 sierpnia, po 5 miesiącach spędzonych w Kuiharze, wyruszył na południowe krańce jeziora Tanganyika w towarzystwie swoich czarnych służących Suzy, Szumy i Amody, Jakuba Wainwrighta i 46 ludzi przysłanych przez Stanleya. Po miesiącu wyprawa nękana suszą i burzami dotarła do Mury. Nadeszła pora deszczowa. Tubylcy podnieśli bunt. Wskutek ukąszeń much tsetse padły zwierzęta pociągowe. 24 stycznia 1873 roku wyprawa dotarła do Chikunkwe. 27 kwietnia, okrążywszy od wschodu jezioro Banguelulu, skierowała się w stronę miejscowości Chitambo. Tutaj właśnie natknęło się na doktora Livingstone'a kilku handlarzy. Opowiedzieli oni o tym wypadku swoim towarzyszom, między innymi Alvezowi i jego koledze z Ujiji. Kupcy liczyli się z możliwością, że doktor, poznawszy południowe okolice jeziora, wyruszy do Luandy, aby zbadać nieznane zachodnie obszary. Przypuszczali również, że przemierzy Angolę, zwiedzi okolice spustoszone przez handel niewolnikami i dotrze do Kazondy. Pani Weldon mogła się spodziewać rychłego przybycia sławnego podróżnika, który już 2 miesiące temu powinien się znaleźć na południowym brzegu jeziora Banguelulu. Nadzieje pani Weldon nie spełniły się jednakże. 13 czerwca, w przeddzień odbioru przez Negora listu, który miał mu przynieść 100 tysięcy dolarów, dotarła do Kazondy smutna wiadomość, przyjęta przecie przez handlarzy z najwyższą radością. O świcie dnia 1 maja 1873 roku zmarł dr David Livingstone. Mała karawana badacza dotarła 29 kwietnia do miejscowości Chitambo, leżącej na południowym krańcu jeziora.
Doktor był tak osłabiony, że przyniesiono go tam na noszach. W nocy 30 kwietnia, pod wpływem dręczącego bólu, z jego ust wydarła się ostatnia słaba skarga. Oh, dear, dear! Po czym zemdlał. O Boże, o Boże! Po upływie godziny przywołał służącego Suzy, poprosił o lekarstwo, a później wyszeptał słabym głosem: dziękuję, teraz już możesz odejść. O godzinie 4 nad ranem Suzy w towarzystwie 5 ludzi z eskorty wszedł do chaty doktora. David Livingstone klęczał koło łóżka, z głową wspartą na rękach, i zdawało się, że się modlił. Suzy dotknął lekko palcem jego policzka. Był już chłodny. David Livingstone zakończył życie. W 9 miesięcy później wierni słudzy przenieśli jego zwłoki do Zanzibaru, a 18 kwietnia 1874 roku pochowano doktora Livingstone'a w opactwie westminsterskim pośród wielkich ludzi Anglii, którzy dzięki swoim zasługom zostali po śmierci zrównani z królami. Rozdział 15. Śladami owada. Człowiek, któremu zagraża niebezpieczeństwo, chwyta się każdej deski ratunku. Wzrok skazańca wypatruje nawet najbardziej nikłej iskierki nadziei. W takim właśnie położeniu znajdowała się pani Weldon i nietrudno zrozumieć, co się działo w jej duszy, kiedy z ust Alveza dowiedziała się o śmierci doktora Livingstone'a w małym miasteczku leżącym nad jeziorem Banguaelu. Poczuła się bardziej osamotniona niż kiedykolwiek, jak gdyby pękła ostatnia nić wiążąca ją ze światem cywilizowanym. Tom i jego towarzysze opuścili Kazondę i znajdowali się w drodze do krainy Wielkich Jezior. O Herkulesie wszelkich słuch zaginął. Pani Weldon nie mogła już liczyć na nikogo. Musiała więc zgodzić się na propozycję Negora. Ustalonego dnia, 14 czerwca, Negoro zjawił się w chacie pani Weldon. Portugalczyk obstawał przy wyznaczonej uprzednio wysokości okupu, na co zresztą pani Weldon zgodziła się bez sprzeciwu. Pragnęła wszakże zabezpieczyć się przed możliwym podstępem i w tym duchu rozpoczęła rozmowę. 15-letni kapitan. Taśma 13. Koniec ścieżki pierwszej. Jeśli chcecie zrobić ze mną interes, rzekła, nie stawiajcie niemożliwych do przyjęcia warunków. Zgodzę się kupić naszą wolność za sumę 100 000 dolarów, ale pod warunkiem, że mój mąż nie będzie narażony na przyjazd do tego kraju, gdzie mógłby go spotkać ten sam los, co mnie. Nie przystanę na to za żadną cenę. Po pewnym wahaniu Negoro ustąpił i zmienił nieco swój poprzedni plan. James Weldon przybędzie statkiem do Mosa Medes, małego portu leżącego na południu Angolii, często odwiedzanego przez statki przewożące niewolników. W oznaczonym terminie agenci Alveza doprowadzą na wybrzeże panią Weldon, Jacka i kuzyna Benedykta. Agenci otrzymają umówioną sumę i zwrócą wolność swoim jeńcom. A Negoro, który wobec pana Weldona będzie grał rolę zaufanego sługi, zniknie w chwili, gdy statek zawinie do portu. Było to ustępstwo nader ważne. Pani Weldon oszczędzała w ten sposób swemu mężowi trudów podróży do Kazondy i zyskiwała pewność, że po wypłaceniu okupu nic już nie zatrzyma jej w Angolii. Wiedziała również, że przybycie 600 mil dzielących Kazondę od Mosa Medes nie utrudzi jej, Jacka i kuzyna Benedykta zbytnio, gdyż Alves w swoim własnym interesie będzie dbał o to, aby na miejsce przybyli zdrowi i cali. Pani Weldon napisała list do męża, pozostawiając już Negorowi troskę o przedstawienie się w roli wiernego sługi, cudem uratowanego z rąk krajowców. Negoro zabrał list i wyruszył na północ eskortowany przez 24 murzynów.
udał się w tym właśnie kierunku. Miał bowiem zamiar, takie przynajmniej powody podał Alvezowi, wsiąść na jeden ze statków odwiedzających ujście rzeki Kongo, aby uniknąć portów i więzień portugalskich. Po odjeździe Negora pani Weldon zajęła się urządzeniem swego życia w możliwie znośny sposób. Przy najbardziej sprzyjających warunkach pobyt w Kazondzie nie mógł trwać krócej niż 3-4 miesiące. Dopiero po upływie tego czasu należało oczekiwać powrotu Negora. Na razie wszyscy troje byli tutaj względnie bezpieczni, a troskliwość Halimy osładzała im przykrości niewoli. Handlarz przedsięwziął odpowiednie środki, aby uniemożliwić więźniom ucieczkę z osady. Mieli mu przynieść tak sowity zysk, że warto było roztoczyć nad nimi najściślejszy dozór. Alves także nie opuszczał faktorii. Odłożył podróż do Bije i Kasangi, a zorganizowanie nowych obław na murzynów powierzył Coimbrze, którego nieobecności w Kazondzie nikt nie żałował. Przed wyjazdem Negoro zlecił Alvesowi, aby nie spuszczał oka z pani Weldon. Tym bardziej, że losy przebywającego na wolności Herkulesa były dotychczas nieznane. Jeżeli nie zginął w puszczy otaczającej Kazondę, na pewno będzie się starał dotrzeć do jeńców i oswobodzić ich z rąk Alvesa. Więźniowie wiedli w faktorii jednostajne i odosobnione życie. W posiadłości Alvesa dni płynęły takim samym trybem, jak w murzyńskiej wiosce. Zachowywano tu te same obyczaje. Kobiety pracowały od rana do nocy, aby jak najbardziej zadowolić swoich mężów lub panów. W drewnianych moździerzach łuskały tłuczkami ryż, zbierały ziarna kukurydzy i przyrządzały z niej specjalną potrawę, zwaną w tutejszym języku mtiele. Wścinały sorgo, które dojrzewa o tej właśnie porze roku, oraz wyciskały z przypominających oliwki śliwek mpafu wonny olejek, z którego wyrabia się poszukiwane przez tubylców perfumy. Skręcały włókna bawełny za pomocą szybko obracanych wrzecion o długości 1,5 stopy. Wyrabiały tkaniny z kory, wycinały korzenie manioku, aby je potem wysuszyć i przemleć na mąkę, oraz przygotowywały glebę pod uprawę różnych roślin. Ogromnego bobu, rodzącego długie 15-calowe strączki, zwane mositane, orzeszków ziemnych dostarczających oleju, grochu o bladoniebieskiej barwie, zwanego chilobef, kawy, trzciny cukrowej, cebuli, gujawy, sezamu i specjalnego gatunku ogórków, których pestki można piec jak kasztany. Kobiety przygotowywały rozmaite napoje, a więc malofu z bananów, piwo pombe oraz wiele innych. Zajmowały się one zwierzętami domowymi, doiły krowy, które tylko wówczas pozwalały się tknąć, kiedy obok nich znajdowało się żywe lub wypchane słomą ciele. Oporządzały małe, o krótkich rogach jałówki, pilnowały kóz, które w tym kraju, gdzie ich mięso służy za pokarm, są cennym przedmiotem wymiennym, a nawet monetą obiegową, tak samo prawie jak niewolnicy. Kobiety zajmowały się także hodowlą ptactwa, świń, owiec, wołów. Jak widać, w tych dzikich okolicach kontynentu afrykańskiego na płeć słabą spadały najcięższe i najgrubsze roboty. W tym czasie, gdy kobiety pracowały, mężczyźni palili tytoń lub haszysz, polowali na słonie i bawoły oraz wynajmowali się handlarzom, którzy potrzebowali ludzi do urządzania obław. Niewolników zbiera się tak samo jak kukurydzę, a do żniw należy przystępować o określonej porze. Na faktorii Alvesa pani Weldon zapoznała się dobrze z pracą wykonywaną przez kobiety. Niekiedy przystawała, aby się przyjrzeć dokładniej ich zajęciom, a one ścigały ją niechętnymi spojrzeniami. Tylko Halima odnosiła się do niej przyjaźnie i pani Weldon, od kiedy poznała kilka słów tubylczego języka, mogła się od biedy z nią porozumiewać. Jack towarzyszył matce w przechadzkach po faktorii,
ale miał wielką ochotę wyjść poza obręb. Rosły tam przecież ogromne baobaby, a wśród ich rozłożystych gałęzi znajdowały się gniazda marabutów, zbudowane z kilku patyków, i gniazda sumingas, ptaków o szkarłatnym podgardlu, podobnych do chruścieli. Tam gnieździły się wdowy, które do budowy gniazd wyskubują ze trzech źdźbła słomy, obdarzone pięknym głosem kalaos, jasnoszare papuszki o czerwonym ogonie i owadożerne drugos, które wyglądają jak makolągwy o czerwonych dziobach. Tam nad brzegami strumieni fruwały cudowne motyle, ale te interesowałyby już raczej kuzyna Benedykta. Jack żałował w każdym razie, że jest jeszcze bardzo mały i nie może zobaczyć, co się dzieje za ogrodzeniem. Niestety nie było tutaj starego przyjaciela Dicka, który wspinał się z nim na wysokie maszty wędrowca. Jak chętnie chłopczyk wdrapałby się na wierzchołki tych ogromnych drzew, które liczyły przynajmniej 100 stóp wysokości. Jakie wspaniałe zabawy mogliby razem urządzać. Kuzyn Benedykt czuł się równie dobrze jak zwykle, jeśli tylko owady nie robiły mu zawodu. Chociaż pozbawiony szkieł i lupy, szczęśliwym przypadkiem odkrył w faktorii pewien gatunek maleńkiej pszczoły, która lepi komórki w spróchniałym drzewie, oraz gąsienicznika, oznaczającego się tym, że jak kukułka, która podrzuca jajka do cudzych gniazd, składa on jajeczka w obcych komórkach. Nad brzegiem strumienia fruwały roje moskitów, które tak bezlitośnie kąsały uczonego, że trudno go było poznać, gdy powracał ze swych przechadzek. A kiedy pani Weldon robiła mu wyrzuty, że pozwala się zjadać żywcem przez te złośliwe owady, kuzyn Benedykt odpowiadał, drapiąc się aż do krwi: kierują się przecież instynktem i nie można mieć do nich żalu. Wreszcie pewnego dnia, 17 czerwca przed południem, kuzyn Benedykt o mało nie został najszczęśliwszym entomologiem na świecie. Ta przygoda miała jednakże tak nieoczekiwane skutki, że trzeba ją opowiedzieć szczegółowo. Była godzina 11 rano. Żar buchający z nieba zapędził wszystkich mieszkańców faktorii pod dach i na ulicach Kazondy nie było widać ani jednego tubylca. Pani Weldon siedziała drzemiąc koło śpiącego Jacka. Kuzyn Benedykt poczuł się również nieco znużony tropikalnym skwarem i z ciężkim sercem postanowił zostać w chacie, chociaż zewsząd słychać było brzęczenie owadów fruwających w południowym słońcu. Uczony schronił się, tak jak wszyscy, do swojej chaty i powoli zaczął zapadać w sen. Niespodziewanie posłyszał tuż koło ucha lekkie brzęczenie. Owo nieznośne bzyczenie owadzie, które powstaje na skutek bardzo szybkiego poruszania skrzydełkami, dochodzącego niekiedy do 15 lub 16 tysięcy uderzeń na sekundę. — Owad! — krzyknął, obudziwszy się natychmiast kuzyn Benedykt i zmienił błyskawicznie pozycję ciała z poziomej na pionową. Ponad wszelką wątpliwość było to brzęczenie owada, a jakkolwiek kuzyn był bardzo krótkowzroczny, miał wyjątkowo czuły słuch i potrafił rozpoznać owada z samego tylko sposobu brzęczenia. Tym razem natomiast bzyczenie wydawało mu się całkiem nieznajome, mimo że musiał to być owad potężnych rozmiarów. — Cóż to za owad? — pomyślał kuzyn Benedykt. Bez okularów trudno mu było cokolwiek dojrzeć. Kierował się więc raczej słuchem, aniżeli wzrokiem. Instynkt łowcy podszepnął mu, że czeka go wielka przygoda, a owad, którego opatrzność sprowadziła do chaty, nie był pierwszym lepszym przybyszem. Kuzyn Benedykt siedział wyprostowany na swoim stołku. Nadsłuchiwał. Do wnętrza chaty zakradło się kilka promieni słońca. Snop światła padł na duży czarny punkt, który szybko się poruszał. Nie znajdował się tak daleko, że entomolog nie zdołał go jeszcze rozpoznać. Wstrzymał oddech, gotów znieść spokojnie nawet najboleśniejsze ukłucie, byle nie spłoszyć wspaniałego gościa. Owad
okrążył wielokrotnie osobę uczonego i przysiadł wreszcie na jego głowie. Na wargach kuzyna Benedykta zakwitł szeroki, szczęśliwy uśmiech. Drobne stworzonko zaczęło się przechadzać po jego włosach. Poczuł nieodpartą chęć, aby podnieść na chwilę rękę. Powstrzymał się jednak i dobrze zrobił. — Nie — pomyślał. — I tak mi się go nie uda schwytać, a mogę mu zrobić krzywdę. Pozwólmy mu podejść jeszcze bliżej. — A, już idzie. Zaczyna opuszczać się w dół. Czuję ruch jego maleńkich nóżek, ależ to musi być olbrzym. Gdyby chociaż zechciał siąść na końcu mego nosa, mógłbym wówczas spojrzeć na niego zezem i określić, do jakiego rzędu, rodzaju i gatunku należy. Takie były pragnienia kuzyna Benedykta, lecz z czubka jego jajowatej czaszki na koniec potężnego nosa wiodła daleka droga. Kapryśny owad mógł skierować kroki w zupełnie inną stronę i wybrać okolice ucha lub ciemienia, niedostępne oczom entomologa, nie mówiąc już o tym, że w każdej chwili mógł się poderwać do lotu, opuścić chatę i zniknąć w blasku słońca, dokąd wzywało go brzęczenie towarzyszy. Kuzyn Benedykt zdawał sobie z tego sprawę. Nigdy jeszcze w całej swojej pracowitej karierze uczonego nie przeżył równie podniecających chwil. Na jego własnej głowie siedział afrykański owad, należący do nieznanego gatunku lub choćby tylko odmiany, a kuzyn Benedykt musiał czekać, aż raczy się on zbliżyć do jego oczu przynajmniej na odległość jednego cala. Milczące błagania badacza zostały przecie po części wysłuchane. Owad przeszedł kilkakrotnie tam i z powrotem po zjeżonej czuprynie, przypominającej mu zapewne gęste krzewy, i powoli zaczął schodzić na czoło entomologa, wzniecając w jego sercu nowe nadzieje. Jeśli owad dotarł aż tutaj, czemu nie miałby zejść na czubek nosa? Ja na jego miejscu postąpiłbym właśnie w ten sposób, pomyślał czcigodny uczony. To pewne, że gdyby na miejscu kuzyna Benedykta znalazł się ktokolwiek inny, przede wszystkim machnąłby mocno ręką, aby zgnieść lub przynajmniej odpędzić natrętnego przybysza. Czyż nie było objawem bohaterstwa czuć sześć łapek łechczących skórę, spodziewać się w każdej chwili bolesnego ukłucia i nie drgnąć, nie zrobić najmniejszego ruchu? Spartanin godził się, aby lis szarpał mu pierś. Rzymianin ściskał w ręku rozżarzone węgle. Kuzyn Benedykt mógł się niezaprzeczenie poszczycić nie mniejszą siłą woli niż owi dwaj bohaterowie. Owad, zboczywszy wielokrotnie, dotarł wreszcie do nasady nosa. Tutaj przystanął, zawahał się chwilę, a kuzyn Benedykt doznał wrażenia, że z serca odpływa mu cała krew. Czy owad zawróci, czy też zejdzie niżej? Zszedł niżej. Kuzyn Benedykt poczuł na nosie dotyk kosmatych łapek. Owad szedł teraz prosto, nie zbaczał ani w lewo, ani w prawo. Wdrapał się na lekki garbek, który znajdował się tu jak gdyby umyślnie, aby podtrzymywać okulary uczonego. Minąwszy po drodze małe wgłębienie powstałe na skutek długoletniego używania tego cennego instrumentu optycznego zwanego okularami, którego brak tak mocno dał się odczuć biednemu kuzynowi, i w końcu zatrzymał się na czubku nosa. Owad nie mógł sobie wybrać lepszego miejsca. Oczy kuzyna Benedykta zbiegały się w jeden punkt i przeszyły podwójnym spojrzeniem siedzącego bez ruchu owada. — Wszechmogący Boże! — zawołał uczony, zapominając o ostrożności. — Przecież to jest mantikora! Nie trzeba było jednakże krzyczeć, wystarczyłoby stwierdzić ten fakt w myśli. Ale czy nie stawiamy za wielkich wymagań temu niepoprawnemu zapaleńcowi? Kto mógłby się powstrzymać od krzyku podziwu
gdyby na jego własnym nosie siedziała cudowna mantikora, niesłychanie rzadki gość w kolekcjach entomologicznych. Jest to owad należący do rodziny trzyszczykowatych, o szerokich pokrywach skrzydłowych, spotykany wyłącznie w okolicach środkowej Afryki. Na nieszczęście owad posłyszał okrzyk, po którym natychmiast nastąpiło głośne kichnięcie. Potężny wstrząs przebiegł przez ciało uczonego. Kuzyn Benedykt wzdrygnął się, wyciągnął rękę, gwałtownie ją zamknął i nie złapał nic poza swoim własnym nosem. — O, wielkie nieba! — zawołał z rozpaczą. W obliczu nieszczęścia nie stracił jednak głowy i wykazał godne podziwu opanowanie. Wiedział on, że mantikora lata raczej słabo, często opuszcza się na ziemię, podrywa się, przelatuje kilka kroków i znowu siada. Rzucił się więc na kolana i udało mu się spostrzec w odległości 10 cali ciemny punkcik, który śpiesznie maszerował po zalanej słońcem podłodze. Mógł mu się teraz dokładnie przyjrzeć, gdy swobodnie posuwał się naprzód. Nie należało tylko tracić go z oczu. Gdybym ją teraz spróbował schwytać, mógłbym jej zrobić krzywdę, pomyślał kuzyn Benedykt. Nie, pójdę za nią, będę ją podziwiał. Złapię ją potem, gdy nadarzy się lepsza sposobność. Na czworakach, z nosem przy ziemi, jak pies tropiący ślad, ruszył przed siebie, nie odrywając wzroku od wspaniałego owada. Po chwili oboje opuścili chatę i pod palącym słońcem południa dotarli do stóp ogrodzenia okalającego faktorię Alveza. Znalazłszy się w tym miejscu, owad mógł wpaść na pomysł, aby oderwać się od ziemi, przelecieć na drugą stronę i wysokim murem odgrodzić się od swego wielbiciela. Kuzyn Benedykt znał wszelako jego obyczaje i nie obawiał się tego. Owad wędrował wzdłuż płotu, aż zagrodziło mu drogę wysokie kretowisko, do którego prowadził szeroki otwór. Wsunął się w głąb podziemnego chodnika, albowiem lubi on przebywać w ciemnych, chłodnych zakamarkach. Kuzyn Benedykt wzdrygnął się na myśl, że owad zniknie mu bezpowrotnie z oczu. Z radością spostrzegł jednak, że otwór liczy co najmniej 2 stopy szerokości i jego chude ciało bez trudu może się tędy przedostać. Prowadził pościg z żarliwością zapalonego łowcy i nie spostrzegł nawet, że czołgając się przez podziemny korytarz, wydostał się na drugą stronę ogrodzenia. Tutaj jednak owad poczuł się nieco zmęczony tak długim marszem. Uniósł twarde pokrywy skrzydłowe i rozwinął skrzydełka. Kuzyn Benedykt zwietrzył niebezpieczeństwo, wyciągnął rękę, aby nakryć zdobycz, ale owad uprzedził jego zamiar i poderwawszy się z ziemi, zniknął mu z oczu. Co teraz począć? Owad nie mógł przecie odlecieć daleko. Kuzyn Benedykt podniósł się z ziemi, rozejrzał się i wyciągnął szybko obie ręce przed siebie. Owad krążył ponad jego głową i badacz dostrzegł jedynie niewyraźny, czarny punkcik. Nieszczęśliwym trafem ta część faktorii leżąca na północnym krańcu miasteczka graniczyła z gęstym lasem, który ciągnął się dokoła kazondy na przestrzeni kilku mil kwadratowych. Jeśli owad dopadnie drzew i zacznie krążyć wśród gałęzi, trzeba się będzie na zawsze pożegnać z nadzieją umieszczenia w sławnej blaszanej puszce wspaniałego okazu, który stałby się najpiękniejszą ozdobą zbiorów kuzyna Benedykta. Owad przysiadł na chwilę na ziemi, a uszczęśliwiony kuzyn Benedykt rzucił się na kolana. Ale owad zamiast iść spokojnie, posuwał się teraz naprzód niewielkimi skokami. Kuzyn Benedykt, wyczerpany gonitwą, z pokrwawionymi kolanami i paznokciami, podskakiwał w ślad za nim.
Wyrzucał ręce to w prawo, to w lewo, starając się schwytać niesfornego zbiega. Na rozprażonej afrykańskiej ziemi wykonywał ruchy pływaka, który silnym ramieniem rozcina powierzchnię wody. Daremny trud. Ręce uczonego wciąż trafiały w próżnię. Owad igrał z nim okrutnie i wkrótce po wypoczynku w miłym chłodzie drzew poderwał się w górę. Głębokie, jakby drwiące brzęczenie rozległo się tuż nad uchem nieszczęsnego entomologa. — O, wielkie nieba! — krzyknął po raz wtóry kuzyn Benedykt. — Uciekłeś, niewdzięczny owadzie, chociaż przeznaczyłem ci honorowe miejsce w mojej kolekcji. — Doskonale! Pójdę za tobą i będę ścigał dopóki cię nie schwycę. Biedak, zupełnie wytrącony z równowagi, zapomniał, że jego oczy krótkowidza nigdy nie dostrzegą małego owada w gęstym listowiu drzew. Ale nie panował nad sobą. Miotały nim złość i rozczarowanie. On sam był przyczyną swego niepowodzenia. Gdyby od razu schwytał owada zamiast podziwiać jego zachowanie się na swobodzie, stałby się już od dawna posiadaczem wspaniałej zdobyczy. Kuzyn Benedykt stracił głowę. Nie domyślał się, że nieprzewidziane wydarzenie przyniosło mu wolność. Nie zdawał sobie sprawy, że podziemny korytarz wyprowadził go poza obręb posiadłości Alveza. Rzucił się pędem w gęstwinę lasu i pewny, że widzi przed sobą cień umykającego owada, wsunął przed siebie, wymachując rękami jak ogromny polny pająk. Nie wiedział, dokąd biegnie, którędy wróci i czy w ogóle wróci, ale niestrudzenie parł naprzód, narażając się na spotkanie z dzikimi zwierzętami i tubylcami. W pewnej chwili, kiedy mijając gęste zarośla, wynurzyła się z nich potężna postać, runęła na niego całym ciężarem ciała i w ten sposób, w jaki kuzyn Benedykt zamierzał złowić swego owada, chwyciła go jedną ręką za kark, a drugą za spodnie. Zanim uczony zdołał pojąć, co się dzieje, olbrzym uniósł go w zarośla. Tak to kuzyn Benedykt zaprzepaścił wspaniałą okazję zostania najszczęśliwszym entomologiem świata. Rozdział 16. Mganga. Kiedy kuzyn Benedykt nie zjawił się o określonej porze, pani Weldon mocno się zaniepokoiła. Wiedziała, jak trudno jest opuścić okoloną nieprzebytym murem faktorię. Zresztą znała doskonale swego kuzyna i była pewna, że nawet za cenę wolności ten oryginał nie rozstałby się ze swoją blaszaną puszką i zbiorem afrykańskich owadów. Puszka jednak stała nietknięta w chacie, a w jej wnętrzu spoczywały wszystkie okazy, które kuzyn złowił od chwili przybycia na kontynent. Przypuszczenie, że dobrowolnie porzucił swoje entomologiczne skarby, było zupełnie nieprawdopodobne. A jednak kuzyn Benedykt zniknął z faktorii Alveza. Przez cały dzień pani Weldon prowadziła daremne poszukiwania. Pomagali jej Jack i niewolnica Halima, ale nie wpadli na żaden ślad zaginionego uczonego. Wtedy pani Weldon powzięła niepokojące przypuszczenie, że jeniec został porwany na rozkaz handlarza. Ale co z nim zrobił Alves? Czy zamknął go w jednym z baraków na wielkim placu? Dlaczego mu zależało na porwaniu kuzyna Benedykta, jeśli wiadomo było, że zgodnie z umową pani Weldon z Negorem kuzyn Benedykt miał jej towarzyszyć do Mosamedes i odzyskać wolność po wypłaceniu okupu? Gdyby pani Weldon mogła być świadkiem wściekłości Alveza po zawiadomieniu go o zniknięciu jeńca, zrozumiałaby, że stało się to wbrew jego woli. Alves i jego służba starannie przetrząsnęli cały teren faktorii i odkryli w końcu kretowisko, przez które można się było wydostać poza jej obręb. Handlarz nie wątpił, że łowca much skorzystał z tej właśnie drogi. Na niego więc spada odpowiedzialność za tę ucieczkę, a brak jednej osoby
wydatnie zmniejszy oczekiwany zysk. Ten głupiec nie jest wiele wart, a będę za niego musiał drogo zapłacić, rozmyślał. Och, gdybym go dostał w swoje ręce, to bym... Staranne poszukiwania i w obrębie faktorii, i w sąsiadującym z nią lesie nie naprowadziły jednak na żaden ślad zbiega. Pani Weldon musiała się pogodzić ze stratą kuzyna, a Alves ze zniknięciem cennego jeńca. Domyślano się, iż odkrył on zapewne przez przypadek kretowisko i skorzystał z nadarzającej się sposobności ucieczki, nie oglądając się na resztę więźniów. Pani Weldon musiała przyjąć to wytłumaczenie, ale nawet nie przyszło jej do głowy, aby się gniewać na nieszczęsnego człowieka, całkowicie nieodpowiedzialnego za swoje czyny. Biedak, no co się z nim stanie? Zapytywała się w myślach. Alves rozkazał natychmiast zasypać kretowisko i wzmocnić straże wokół faktorii. Pani Weldon została teraz zupełnie sama z synkiem. Około 19 czerwca pogoda gwałtownie się zmieniła i chociaż pora deszczowa skończyła się już w kwietniu, zaczęły padać ulewne deszcze. Jak nigdy o tej porze roku niebo pokryły gęste chmury i miasteczko utonęło w strumieniach wody. Juliusz Verne, 15-letni kapitan, taśma 13, koniec ścieżki drugiej. Juliusz Verne, 15-letni kapitan, taśma 14, ścieżka pierwsza. Ten stan rzeczy, który dla pani Weldon był o tyle przykry, że ograniczył jej przechadzki na świeżym powietrzu, dla tubylców stał się istną klęską. Nisko położone pola uprawne, na których już dojrzały plony, stanęły pod wodą. Na oczach przerażonych mieszkańców przepadały całe ich zbiory. Królowa Muana i jej ministrowie nie wiedzieli, jak zaradzić klęsce. Nie pozostało nic innego, jak uciec się do pomocy czarów. A ponieważ sprawa była bardzo ważna, szukano ratunku nie u podrzędnych czarowników, którzy zamawiali choroby lub przepowiadali tubylcom przyszłość, lecz u najlepszych mganga, którzy mieli władzę nad deszczami i gromami. Czarownicy trudzili się daremnie. Na próżno zawodzili godzinami swoje monotonne pieśni, potrząsali małymi i dużymi dzwonkami i używali najcenniejszych amuletów. Złe duchy, które zesłały czarne, deszczowe chmury, nie przestraszyły się dęcia wróg o trzech małych odnogach, napełniony błotem zmieszanym z trocinami, nie ulękły się rzucanych w powietrze kuleczek nawozu, ani plucia przez czarowników w twarz najmożniejszym dostojnikom królewskiego dworu. Klęska przybierała coraz większe rozmiary i królowa Muana wpadła na pomysł sprowadzenia do Kazondy, przebywającego wówczas na północy Angolii, sławnego mganga. Był to powszechnie znany czarownik, cieszący się tym większą sławą, że w tych okolicach nigdy jeszcze nie wystawiono na próbę jego nadprzyrodzonej mocy. 25 czerwca rano znakomity mganga wkroczył do Kazondy z wielkim hałasem dzwoneczków. Czarownik udał się prosto na rynek, a za nim pospieszył ogromny tłum tubylców. Niebo właśnie trochę się przetarło, wiatr zmienił kierunek i te pomyślne wydarzenia, które zbiegły się z przybyciem cudotwórcy, przychylnie usposobiły do niego mieszkańców. Czarodziej, murzyn najczystszej krwi, był potężnym, bardzo wysokim człowiekiem, obdarzonym prawdopodobnie wielką siłą fizyczną. Jego wygląd zaimponował tłumowi. Czarownicy, którzy wędrują od wsi do wsi, łączą się zazwyczaj po trzech, po czterech, a za nimi ciągnie długi orszak złożony z uczniów i pomocników. Ten mganga przybył natomiast zupełnie sam. Dziwaczne białe zygzaki pokrywały jego piersi. Dolna część ciała tonęła w szerokiej spódnicy zrobionej z trawy i zakończonej trenem.
niepozbawionym pewnej elegancji. Cudotwórca zarzucił sobie na szyję korale zrobione z ptasich czaszek, a na głowę wsadził skórzany kołpak przystrojony piórami i paciorkami. Ten wspaniały przedstawiciel korporacji czarnoksiężników owinął jeszcze dokoła bioder szeroki, mosiężny pas, z którego zwisały setki dzwoneczków, wydających przy każdym poruszeniu dźwięczny i hałaśliwy głos, jak uprząż hiszpańskiego muła. Mganga trzymał w ręku koszyk o dnie zrobionym z tykwy. Był on po brzegi napełniony muszelkami, amulatami, małymi posążkami z drzewa, wszelkiego rodzaju fetyszami i nieodzownymi kulkami nawozu, bez których w Afryce Środkowej nie może się obejść żaden przyzwoity czarodziej. Niebawem tłum zebrany na placu poznał, że sławny Mganga jest niemową, ale ta okoliczność jeszcze zwiększyła powszechny szacunek. Z jego ust wydobywał się tylko niski, chrapliwy, nic nieznaczący dźwięk, jak wiadomo, znakomicie podnoszący skuteczność czarów. Z początku Mganga okrążył rozległy plac, wykonując powolny, pełen powagi taniec, który wprawił w ruch wszystkie dzwoneczki. Tłum postępował za nim, naśladując wiernie jego ruchy. Widok ten przywodził na myśl stado małp biegnące za potężnym, czterorękim przewodnikiem. W pewnej chwili czarodziej skierował się w stronę głównej ulicy Kazondy i ruszył prosto do królewskiego pałacu. Królowa Muana, uprzedzona o przybyciu wróżbity, zjawiła się natychmiast otoczona tłumem dworaków. Mganga skłonił się aż do ziemi, potem podniósł głowę i wyprostował swoją ogromną postać. Gwałtownie wyrzucił ręce ku niebu, po którym pędziły zwały chmur. Wymownymi gestami naśladował ruchy chmur płynących nieprzerwanie od wschodu ku zachodowi. Niespodzianie, ku wielkiemu zdziwieniu mieszkańców miasteczka i dworaków, czarownik ujął za rękę groźną władczynię Kazondy. Niektórzy dostojnicy z otoczenia królowej próbowali się sprzeciwić temu niezgodnemu z wszelką etykietą postępowaniu. Potężny Mganga chwycił jednakże najbliżej stojącego gorliwca za kark i odepchnął go tak silnie, że ten runął na ziemię w odległości 15 kroków. Królowa zdawała się pochwalać odważny postępek czarodzieja. Wysłaniec bogów został zaszczycony grymasem oznaczającym uśmiech. Czarownik pociągnął królową za sobą, a ogromny tłum postępował za nim krok w krok. Mganga ruszył prosto w stronę faktorii Alveza. Wkrótce stanął przed zamkniętą furtką. Jednym ruchem potężnego ramienia wywalił drzwi i wprowadził do środka urzeczoną czarami władczynię. Alves w otoczeniu żołnierzy i niewolników wybiegł, aby ukarać śmiałka, który wyważył bramę, nie czekając, aż mu ją otworzą. Ujrzawszy jednak królową, handlarz zatrzymał się w postawie pełnej uszanowania. Alves miał zamiar zapytać królową, czemu ma przypisać ten niespodziewany zaszczyt. Czarownik nie zostawił mu jednakże na to czasu. Odsunął tłum i, zostawiwszy wokoło siebie szeroką, wolną przestrzeń, żywiołowym ruchem znowu wyciągnął ręce ku niebu. Pokazywał nisko sunące chmury, wygrażał im, zaklinał, wstrzymywał je i rozpędzał. Nadął ogromne policzki i dmuchał, jak gdyby się czuł na siłach oczyścić niebo z ciężkich oparów mgły. Potem potężny czarodziej wyprostował się na całą wysokość i zdawało się, że głową sięgnąwszy chmur, potrafi zatrzymać je w biegu. Zabobonną Muanę, wzruszoną do najwyższego stopnia, urzekła wspaniała gra wielkiego komedianta. Wydając od czasu do czasu krótkie okrzyki, zaczęła bezwiednie naśladować ruchy czarodzieja.
Za jej przykładem poszli dworzanie oraz tłum poddanych i chrapliwe okrzyki niemowy mieszały się ze śpiewem, wyciem i zawodzeniem, którymi tak rozrzutnie szafuje tamtejszy język. A przecież nawet moc nowego wróżbity nie rozpędziła napływających od wschodu chmur i ani jeden promień słońca nie ześliznął się na ziemię. Właśnie wtedy, kiedy królowa i jej lud poczęli się łudzić, że uda się wreszcie zniweczyć moc złych duchów, niebo mocno się zachmurzyło i zaszeleściły ciężkie krople deszczu. Nastrój tłumu uległ wówczas nagłej zmianie. Tubylcy zaczęli spoglądać ze złością na czarownika, który był wart niewiele więcej niż inni, a lekka zmarszczka między brwiami królowej świadczyła, że niefortunny wróżbita postrada co najmniej uszy. Tłum okrążał go ciasno, groźne pięści zagrodziły mu drogę, gdy raptem nieprzewidziany wypadek skierował w inną stronę uwagę wrogo usposobionych krajowców. Mganga, przerastający o głowę rozrzeszczany tłum, wyciągnął rękę w kierunku chaty stojącej w pobliżu ogrodzenia. Ów gest był tak władczy, że wszyscy skierowali wzrok we wskazaną stronę. Na ścieżce, zwabiona krzykiem i gwarem, stała pani Weldon z Jackiem. W matkę i syna z ukrytą groźbą godziła lewa ręka czarownika, gdy tymczasem jego prawica wznosiła się ku górze. Tak, to była ich wina. Biała kobieta i jej dziecko byli przyczyną klęski. To oni rzucili urok i ze swego pochmurnego kraju ściągnęli chmury na afrykańskie niebo. Sprawa była zupełnie jasna. Królowa Muana pogroziła z dala pani Weldon. Tłum tubylców, wydając dzikie okrzyki, rzucił się w jej stronę. Pani Weldon porwała syna w ramiona i nie widząc znikąd ratunku, patrzyła bez słowa na oszalały tłum. Mganga skierował się w jej stronę. Wszyscy rozstępowali się z szacunkiem przed wróżbitą, który nie tylko potrafił znaleźć przyczynę nieszczęścia, ale wiedział również, jak można mu zaradzić. Alves zbliżył się także, mocno zaniepokojony kwestią bezpieczeństwa swych cennych jeńców. Czarownik wydarł Jacka z rąk matki i podniósł go wysoko w górę. Zdawało się, że za chwilę Mganga roztrzaska główkę dziecka o ziemię, aby uśmierzyć gniew bogów. Pani Weldon krzyknęła przeraźliwie i zemdlona osunęła się na ścieżkę. Ale czarownik krótkim ruchem ręki porozumiał się z królową, porwał nieszczęśliwą matkę i uniósł ją razem z dzieckiem, a tłum rozstępował się potulnie przed nim na wszystkie strony. Rozwścieczony Alves zastąpił mu drogę. Stracił już jednego jeńca, a teraz miałby oddać dwoje pozostałych i pożegnać się bezpowrotnie z nadzieją na wspaniały zarobek? Nigdy w życiu. Niech raczej cała Kazonda zatonie pod wodą. Usiłował przeszkodzić porwaniu jeńców. Cała wściekłość tłumu zwróciła się wówczas przeciw niemu. Na znak królowej pochwyciła go straż, a handlarz, wiedząc, czym to groziło, uspokoił się natychmiast, przeklinając w duchu łatwowierność poddanych boskiej Muany. A oni widzieli już uchodzące z nieba obłoki i nie wątpili, że wspaniały czarodziej złoży cudzoziemców w ofierze złym bóstwom zsyłającym dotkliwe klęski. Mganga szedł naprzód, dźwigając skazańców z równą łatwością jak lew, który unosi w paszczy parę porwanych koźląt. Pani Weldon nie odzyskała jeszcze przytomności. Jack oniemiał ze strachu, a szalejący tłum postępował za nimi, wyjąc przeraźliwie. Czarownik wyszedł poza ogrodzenie faktorii, przemierzył całe miasto i zagłębił się w las. Szedł coraz szybciej, bez śladów zmęczenia, a tłum, pojąwszy, że pragnie zostać sam,
Nie odważył się towarzyszyć mu w drodze przez puszczę. Wreszcie, przebywszy około 3 mil, wróżbita znalazł się w pobliżu bystrej rzeki, która płynęła prosto na północ. Tam, w głębokiej rozpadlinie pod gęstymi krzakami porastającymi brzegi, kołysała się łódź przykryta słomianą matą. Mganga złożył tu swój podwójny ciężar, odepchnął nagą łódkę, którą od razu porwał w wartki prąd i zawołał zupełnie wyraźnie: — Kapitanie, przyprowadziłem ci panią Weldon i Jacka w drogę, a na tych głupców z Kazondy niech się zwalą chmury całego świata. Rozdział 17. Na rzece. Słowa te wypowiedział Herkules, zmieniony nie do poznania w przebraniu czarnoksiężnika. Do Dicka Senda. Chłopiec mocno jeszcze osłabiony siedział wsparty o ramię kuzyna Benedykta, u którego stóp leżał wyciągnięty dingo. Pani Weldon odzyskała przytomność i zdołała tylko wyszeptać: — Dicku, a więc żyjesz? Wzruszona pochwyciła w objęcia pochylonego nad nią chłopca, a Jack obsypał go pocałunkami. — Dicku, kochany Dicku! — powtarzał uszczęśliwiony Jack. Następnie zaś zwrócił się do Herkulesa i zawołał: — A ja ciebie wcale nie poznałem, wiesz? — No, myślę, w takim stroju — odpowiedział Herkules, zmywając z piersi wspaniałe rysunki. — Byłeś bardzo brzydki — zauważył chłopczyk. — Do licha byłem przecież diabłem, a diabeł nie jest piękny. — Herkulesie — powiedziała pani Weldon, ściskając rękę dzielnego murzyna. To on oswobodził panią i Jacka, tak samo jak przedtem mnie uratował, chociaż nie chce się do tego przyznać, dodał Dick. Uratował. Wcale jeszcze nie jesteśmy uratowani, odrzekł Herkules. A zresztą bez pana Benedykta, który nam powiedział, gdzie przebywa pani Weldon, nic nie moglibyśmy zrobić. Przed 5 dniami, kiedy w pogoni za cennym owadem kuzyn Benedykt przemierzał lasy, Herkules był tym olbrzymem, który wyskoczył z zarośli i porwał oszołomionego entomologa. Dzięki temu wypadkowi przyjaciele dowiedzieli się o miejscu pobytu pani Weldon i Herkules w przebraniu czarownika mógł udać się do Kazondy. Łódź mknęła szybko z prądem, a Herkules opowiadał swoje przygody. Kiedy udało mu się uciec z obozu nad Kwanzą, skrył się w lesie, a potem niewidziany przez nikogo szedł bez przerwy śladem lektyki, która unosiła panią Weldon i jej syna. Pewnego dnia znalazł zranionego Dinga i obaj powędrowali w stronę Kazondy. Herkules wykorzystał nadarzającą się sposobność i przesłał Dickowi za pośrednictwem psa wiadomość o losach pani Weldon. Po niespodziewanym zjawieniu się kuzyna Benedykta, murzyn na próżno próbował przedostać się do pilnie strzeżonej faktorii i dopiero podstępem udało mu się wydrzeć więźniów z rąk okrutnego Alveza. Wykonanie śmiałego planu umożliwił mu przypadek. Herkules krążył każdej nocy po lesie okalającym faktorię i czyhał na okazję, aby wkraść się do jej wnętrza. Podczas takiej wędrówki spotkał sławnego Mgangę, który właśnie podążał do Kazondy. Herkules rzucił się na niego, odebrał mu czarnoksięskie szaty i przyrządy, przywiązał mistrza linami do pnia drzewa tak mocno, że sam diabeł nie potrafiłby go stamtąd wyplątać, a następnie, wzorując się na swoim modelu, odpowiednio się ubrał i umalował. W Kazondzie zjawił się już jako pogromca deszczów i dzięki nieprawdopodobnej łatwowierności tubylców
udało mu się doprowadzić swój plan do szczęśliwego końca. W wartkim opowiadaniu Herkulesa nie padło ani razu imię Dicka. Pani Weldon zwróciła się więc teraz do niego. — A co się z tobą działo, Dicku? — Nie wiem. Nic nie pamiętam — odparł chłopiec. — Moją ostatnią myśl poświęciłem pani i Jackowi. Na próżno usiłowałem zerwać sznury, którymi mnie przywiązano do słupa. Woda zalała mnie całego. Straciłem przytomność. Kiedy przyszedłem do siebie, leżałem na brzegu rzeki między papirusami, a obok mnie krzątał się Herkules. — No, proszę, kim to ja już nie byłem, co? — odparł Herkules. — Lekarzem, wróżbitą, czarodziejem, zamawiaczem, magikiem. — Herkulesie — rzekła pani Weldon — opowiedz nam, jak uratowałeś Dicka. — A czy koniecznie ja to musiałem zrobić? — odparł Herkules. — Czy prąd wody nie mógł wyrwać słupa, do którego uwiązano naszego kapitana, i wyrzucić go półżywego na brzeg? A czy to taka wielka sztuka prześliznąć się nocą na dno dołu, czekać na zwalenie tamy, podpłynąć do słupa i wyrwać go stamtąd razem z naszym kapitanem, którego ci łajdacy tak urządzili? Przecież to było zupełnie proste. Każdy by postąpił tak samo. I pan Benedykt, i Dingo. A może naprawdę zrobił to Dingo? Odpowiedziało mu szczeknięcie, a Jack objął ogromną głowę psa i serdecznie go poklepał. Potem nachylił się i zapytał z ciekawością. — No, powiedz, piesku, no powiedz, czy to ty uratowałeś kochanego Dicka? To mówiąc, chłopczyk przekręcił głowę Dinga w lewo, w prawo i z powrotem. Mówi, że to nie on. No widzisz przecież, Herkulesie. No powiedz, Dingo, czy to Herkules uratował naszego kapitana? I Jack kilkakrotnie podniósł i opuścił na dół poczciwy łeb psa. Widzisz, powiedział, to ty zrobiłeś, Herkulesie. On wie najlepiej. Przyjacielu, Dingo, odparł Herkules, głaszcząc psa. Postąpiłeś bardzo brzydko. Obiecałeś, że mnie nie zdradzisz. Z narażeniem własnego życia Herkules uratował Dicka, choć przez wrodzoną skromność nie chciał się do tego przyznać. Zresztą uważał swój postępek za najzwyklejszy w świecie i był przekonany, że w podobnych okolicznościach każdy z jego towarzyszy postąpiłby zupełnie tak samo. Kiedy Herkules wspomniał o nieobecnych, nieszczęśliwych towarzyszach, pani Weldon poczęła wypytywać o losy starego Toma, jego syna, Austina i Akteona. Przyłączono ich do karawany niewolników, która powędrowała w stronę krainy Wielkich Jezior. Herkules szedł za nimi przez pewien czas, ale nie udało mu się nawiązać łączności z pilnie strzeżonymi więźniami. Odeszli i już nigdy nie powrócą. W oczach Herkulesa zabłysły wielkie łzy, których nie starał się nawet obetrzeć. — Nie płacz, mój drogi — rzekła pani Weldon. — Kto wie, czy pewnego dnia nie spotkamy się wszyscy razem. Teraz z kolei pani Weldon opowiedziała Dickowi o swoim pobycie w faktorii Alveza. — A może — dodała — trzeba było pozostać w Kazondzie? — Co ja zrobiłem? — zawołał Herkules. — Uspokój się, postąpiłeś jak najlepiej — powiedział Dick. — Ci nędznicy na pewno znaleźliby jakiś sposób, aby wciągnąć pana Weldona w zasadzkę. Uciekajmy stąd razem i to szybko. Musimy dotrzeć na wybrzeże, nim Negoro powróci do Mosamedes.
Poprosimy władze portugalskie o opiekę i uciekniemy się do ich pomocy, kiedy Alves przybędzie po 100 000 dolarów. Stary łotr powinien dostać 100 000 batów, a ja sam chętnie mu je wyliczę, zawołał Herkules. Pani Weldon nie zamierzała oczywiście powrócić do Kazondy. Trzeba więc było wytężyć wszystkie siły, aby wyprzedzić Negora. Od tego zależało powodzenie dalszych planów Dicka. Nareszcie Dick mógł wprowadzić w życie swój dawno powzięty zamiar i spłynąć z biegiem rzeki do morza. Rzeka płynęła na północ i przypuszczalnie wpadała do Konga. W tym wypadku podróżnicy przybędą nie do Luandy, lecz do miejscowości leżącej u ujścia Konga. Okoliczność ta nie miała żadnego znaczenia. Władze bowiem Dolnej Gwinei na pewno udzielą im pomocy. Dick zamierzał pierwotnie popłynąć z prądem rzeki na jednej z owych tratw powstałych z gęsto splecionych traw i ziół, które jak wyspy pływające, Cameron często wspomina o pływających wyspach, unoszą się na powierzchni wód afrykańskich. Traw zrządził wszelako, że Herkules, błąkając się pewnej nocy ponad rzecznych zaroślach, zauważył i schwytał płynącą bez dozoru łódkę. Była to wspaniała piroga, pod każdym względem przewyższająca używane zazwyczaj przez tubylców wąskie i wywrotne łódki. Znaleziona przez Herkulesa łódź używana była do żeglugi na wielkich jeziorach. Liczyła ona 30 stóp długości, a 4 szerokości. Pani Weldon i jej towarzysze mogli się wygodnie rozgościć w jej obszernym wnętrzu. Łódź była łatwa do obsługi. Kierowana jednym tylko wiosłem, płynęła posłusznie z wartkim prądem. Dick, powodowany ostrożnością, zamierzał z początku podróżować tylko w nocy. Byłoby to jednakże lekkomyślną stratą czasu, gdyż cały przejazd trwałby wówczas 2 razy dłużej. Chłopiec wpadł na szczęśliwy pomysł przykrycia pirogi matą zrobioną z gałązek i traw. Zawieszona na długiej żerdzi, opartej o dziób i tył łodzi, chroniła ona przed wzrokiem ciekawych nie tylko wędrowców, ale nawet mocno wystające wiosło. Piroga sunąca wśród ruchomych wysepek tak łudząco je przypominała, że w poszukiwaniu pożywienia przysiadały na niej mewy o czerwonych dziobach, czarno upierzone archingas oraz białe i szare zimorodki. Daszek służył również za ochronę przed żarem słonecznym. Podróż w tych warunkach oszczędzała wędrowcom wielu trudów, nie znaczy to jednak, że była zupełnie bezpieczna. Siłą rzeczy przeprawa musiała potrwać dosyć długo i codziennie trzeba było starać się o zdobycie niezbędnej żywności. Gdyby złowione ryby nie wystarczały, Dick musiałby polować w przybrzeżnych lasach, a podróżnicy po ataku na mrowisko rozporządzali tylko jedną strzelbą uniesioną przez Herkulesa. Chłopiec postanowił jednak nie stracić na próżno ani jednego naboju. Liczył również, że uda mu się strzelać przez otwór wywiercony w macie, podobnie jak to robią myśliwi ukrywający się przed okiem zwierząt. Łódź dryfowała z prądem rzeki z szybkością mniej więcej 2 mil na godzinę. Dick więc obliczył, że na dobę przepłynie ona około 50 mil. Znaczna szybkość wymagała wzmożonej uwagi, aby w porę ominąć skały, pnie drzew, mielizny oraz inne przeszkody, a nadto należało wystrzegać się wirów i katarakt, które często utrudniają spływ po afrykańskich rzekach. Radość z powodu ujrzenia pani Weldon i Jacka przyspieszyła powrót Dicka do zdrowia. Zajął on miejsce na dziobie łodzi, uważnie obserwował rzekę i słowem lub gestem dawał znak Herkulesowi, który za pomocą wiosła zręcznie kierował pirogą. Po środku łodzi na posłaniu z suchych liści spoczywała zatopiona w swych myślach pani Weldon.
Obok niej siedział w milczeniu z wyciągniętymi nogami i skrzyżowanymi na piersiach rękoma kuzyn Benedykt. Od czasu do czasu podnosił instynktownym ruchem rękę, by poprawić okulary, których już od dawna nie miał na nosie. Niekiedy marszczył brwi i groźnie spoglądał na Herkulesa, któremu nie wybaczył jeszcze straty cennego owada. Uczony wspominał swoje porzucone zbiory, nieodżałowane notatki i gryzł się myślami, że tubylcy z Kazondy nie poznają się na ich ogromnej wartości. 15-letni kapitan. Taśma 14. Koniec ścieżki pierwszej. Piętnastoletni kapitan. Taśma 14. Ścieżka druga. Jack rozumiał, że na łodzi nie wolno się głośno bawić, można natomiast swobodnie się poruszać. Naśladował więc swego przyjaciela Dinga i biegał na czworakach z jednego końca pirogi na drugi. Przez pierwsze dwa dni podróżnicy korzystali z zapasów żywności, które przed wyjazdem zgromadził Herkules. Zatrzymywali się tylko na kilka godzin w nocy, aby nieco wypocząć, ale postanowili nie wysiadać na ląd, póki nie zmusi ich do tego brak pożywienia. Początek podróży minął bez przygód. Płynęli środkiem rzeki, której szerokość wynosiła przeciętnie 150 stóp. Obok nich, z tą samą szybkością co łódka, sunęło kilka ruchomych wysepek. Mogli się więc nie obawiać zderzenia. Brzegi rzeki były puste. Widocznie krajowcy nieczęsto się zapuszczali w te okolice. Porastały je bujne, o najrozmaitszych kształtach rośliny, mieniące się wszystkimi barwami. Pleniły się tu dzikie asklepie, mieczyki, lilie, powoje, balsaminy, baldaszki, paprocie. W niektórych miejscach las podchodził pod sam brzeg i zielone gałęzie kąpały się w bystrym strumieniu wody. Nad rzeką pochylały się sumaki, akacje sztywnolistne, drzewa żelazne o omszałych pniach, drzewa figowe, wsparte jak mangrowce na korzeniach w kształcie słupów i mnóstwo innych wspaniałych drzew. Ich strzeliste wierzchołki splatały się ze sobą na wysokości 100 stóp ponad wodą i tworzyły sklepienie tak gęste, że promienie słoneczne nie mogły się przez nie przedostać. Niekiedy grube liany zwieszały się jak most łączący jeden brzeg z drugim. Pewnego dnia Jack ujrzał, jak całe stado małp wędrowało po takiej podniebnej klatce, trzymając się nawzajem ogonami na wypadek zerwania się mostka. Te niewielkie szympansy, zwane w Afryce Centralnej sokos, oznaczają się wyjątkowo niepowabnym wyglądem. Twarze mają jasno-żółte, niskie czoła, uszy umieszczone wysoko. Łączą się w stada po kilka sztuk, nawołują się dźwiękami przypominającymi szczekanie psa i są postrachem tubylców, którym porywają niekiedy dzieci. Małpkom wędrującym po chwiejnym moście z lian nawet na myśl nie przyszło, że na dole pod zieloną matą siedzi właśnie mały chłopczyk, w sam raz nadający się dla nich na zabawkę. Pomysł Dicka zdał więc egzamin, jeśli nawet te przenikliwe zwierzęta dały się wywieźć w pole. Tego samego dnia, o 20 mil dalej, łódź stanęła niespodziewanie w miejscu. — Co się stało? — zapytał Herkules, trzymając jak zwykle wiosło w ręku. — Zapora przed nami — odparł Dick. — Ale zapora naturalna. — Trzeba ją usunąć, panie Dicku. — Tak, Herkulesie. Zrobimy przejście siekierą. Nie pójdzie to, zdaje się, łatwo, ponieważ nawet napór kilku wysepek nie odsunął jej na bok. — A zatem do roboty, kapitanie! — odparł Herkules i przeszedł na dziób pirogi. Zaporę tę utworzyły poplątane źdźbła rośliny o prężnych, lśniących liściach, zwanej przez krajowców tika-tika.
Źdźbła tika-tika zbijają się pod naporem wody w gęstą, gąbczastą masę, po której można przejść suchą nogą na drugi brzeg rzeki. Cała zapora porośnięta była pięknymi, wspaniale rozgałęzionymi lotosami. Zaczęło się już ściemniać i Herkules pod osłoną mroku wyszedł z łodzi z siekierą w ręku. Pracował tak zapamiętale, że po 2 godzinach zapora pękła, prąd odepchnął ku brzegom splątane łodygi i gałęzie, a piroga ruszyła w dalszą drogę. Czy uwierzycie? To wielkie dziecko, kuzyn Benedykt, łudził się przez chwilę nadzieją, że nie uda się usunąć przeszkody i trzeba będzie zawrócić. Podróż wydawała mu się bowiem nieciekawa i nużąca. Z żalem wspominał faktorię Alveza i małą chatkę, gdzie znajdowała się jego puszka na owady. Jego zmartwienie było tak prawdziwe, że aż przykro było na niego patrzeć. Tym większą odczuł radość, kiedy jego uczeń Herkules przyniósł mu wstrętne małe stworzonko znalezione na łodydze Tika-Tika. Dar ten był tak skromny, że Herkules nawet się nieco zmieszał, wręczając go entomologowi. Kuzyn Benedykt ujął owada w 2 palce i przysunąwszy go jak najbliżej do swoich oczu krótkowidza, którym obecnie nie mogły pomóc ani okulary, ani lupa, przyglądał mu się przez chwilę i raptem zawołał z uniesieniem: Herkulesie, nareszcie zmazałeś swoją winę. Kuzynko, diku, oto jedyny w swoim rodzaju owad i w dodatku afrykańskiego pochodzenia. Nikt nie odważy się temu zaprzeczyć, a ja, póki żyję, nigdy się z nim nie rozstanę. A więc to taka cenna zdobycz? Zapytała pani Weldon. Czy cenna? Zawołał kuzyn Benedykt. Trzymam w ręku owada, który nie jest ani tęgo pokrywy, ani siatko skrzydły, ani błonko skrzydły, nie należy do żadnego ze znanych 10 rzędów i z pewnych cech przypomina pajęczaka. Mówię przypomina, bo byłby on pająkiem, gdyby miał 8 nóg, a ponieważ ma 6 nóg, jest 6-nogiem. Ach, moi drodzy, niebo zesłało mi tę radość. Nareszcie zwiążę moje nazwisko z odkryciem naukowym. Nazwę tego owada Hexapodes Benedictus. Zachwyt badacza był tak szczery, rozprawiał o swoim szczęściu z tak dziecinnym zapałem, że pani Weldon i Dick z całego serca złożyli mu życzenia z powodu epokowego odkrycia. Łódź sunęła cicho po ciemnych falach rzeki. Tylko szczęk krokodylich łusek i pochrapywania przewalających się po brzegach hipopotamów mąciły spokój nocy. Nad wierzchołkami drzew ukazał się księżyc i jego łagodne światło wśliznęło się przez szczeliny maty do wnętrza łodzi. Niespodziewanie z prawego brzegu doleciał jakiś odległy hałas, potem głuchy łoskot, jak gdyby gdzieś daleko w mroku pracowały olbrzymie pompy. To kilkaset spragnionych słoni, nasyciwszy się w ciągu dnia gałęziami drzew, zeszło do wodopoju. Potężne trąby miarowymi ruchami podnosiły się i opadały, jak gdyby zamierzały wypić rzekę do dna. Rozdział 18. Rozmaite wydarzenia. Przez cały następny tydzień łódź dryfowała z prądem rzeki. Podróż upływała w zupełnym spokoju. Na przestrzeni wielu mil wspaniałe lasy zstępowały na sam brzeg wody. Potem piękne drzewa cofnęły się w głąb horyzontu. W tej wyludnionej okolicy, na co Dick bynajmniej się nie skarżył, roiło się od zwierząt. Na brzegi rzeki schodziły zebry i pełne wdzięku antylopy kaama. Znikały one o zmierzchu i ustępowały miejsca lampartom, a nawet lwom, które ostrożnie przesuwały się przez wysokie zarośla. Dzikie zwierzęta, mieszkańcy lasów i wód, trzymały się na razie z daleka i nie zakłócały spokoju uciekinierów. Codziennie, przeważnie późnym popołudniem,
Łódka przybijała do brzegu. Dick wysiadał i udawał się na poszukiwanie żywności. Zapasy trzeba było odnawiać. W tym bezludnym kraju maniok, sorgo, kukurydza i owoce, które stanowią główne pożywienie tubylców, rosły tylko w stanie dzikim i nie nadawały się do jedzenia. Dick musiał więc polować, mimo że odgłos wystrzałów mógł sprowadzić na brzeg niepożądanego przybysza. Wędrowcy krzesali ogień, pocierając o siebie dwa kawałki dzikiego figowca, jak to robią krajowcy, a może nawet małpy, ponieważ pewne gatunki goryli postępują podobno w ten sposób. Potem piekli dużą porcję mięsa zebry lub antylopy, tak żeby im starczyła na kilka dni. Pewnego razu, 4 lipca, Dickowi udało się upolować poku. Jest to zwierzę długości 5 stóp, o długich, pierścieniowatych rogach, w żółto-czerwonej, centkowanej skórze i białym brzuchu. Mięso poku podróżnicy uznali za nader smaczne. Kilkugodzinny nocny odpoczynek i prawie codzienne polowania na brzegu nieco opóźniały podróż i od chwili wyruszenia w drogę łódź przebyła nie więcej niż 100 mil. Dick zaczął się już martwić, dokąd ich zawiedzie ta niekończąca się rzeka, którą co pewien czas zasilały wąskie dopływy, nie zmieniając jednak szerokości jej koryta. Z początku płynęła ona niezmiennie na północ, a od pewnego czasu skręciła na północny zachód. Rzeka również dostarczała im pożywienia. Uciekinierzy długimi lianami, do których końca przyczepiali ostre kolce zastępujące haczyki, łowili ryby sandijika, odznaczające się niezwykle delikatnym smakiem. Czarne, poszukiwane przez rybaków isaka, monde, o płaskich głowach oraz ostrych zębach i wreszcie małe dagala, które przebywają tylko w bystrych rzekach. 9 lipca spotkała Dicka przygoda, z której wyszedł cało jedynie dzięki swojej odwadze i zimnej krwi. Był zupełnie sam na lądzie i czatował na antylopę. Dostrzegł końce jej rogów między gałęźmi drzew i właśnie oddał strzał, gdy w odległości 30 kroków coś się poruszyło i z zarośli w pogoni za swoją zdobyczą wyskoczył ogromny lew. Było to potężne zwierzę, wysokie na 5 stóp, zwane przez tubylców karamo, bez porównania groźniejsze od znacznie drobniejszego lwa z Niasy, który nie ma grzywy. Jednym skokiem lew spadł na zranioną przez Dicka antylopę i przycisnął ciężką łapą wijące się w przedśmiertelnych drgawkach zwierzę. Dick nie zdążył jeszcze nabić strzelby po ostatnim wystrzale i stał bezbronny naprzeciwko lwa, który go zauważył od pierwszej chwili i utkwił w nim bezlitosny wzrok. Dick opanował się na tyle, aby nie wykonać najmniejszego ruchu. Pamiętał z opowiadań, że w podobnych wypadkach tylko zachowanie całkowitego spokoju może uratować śmiałka narażonego na śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie próbował nabić broni, nie myślał o ucieczce. Lew wbił w niego swe kocie oczy, czerwone i połyskliwe. Zastanawiał się zapewne, którą zdobycz wybrać. Czy tę, która się porusza pod jego łapą, czy też drugą, zamarłą w bezruchu. Dick byłby zgubiony, gdyby antylopa nie usiłowała się wydrzeć ze szponów lwa. Upłynęły 2 minuty. Lew spoglądał na chłopca, a chłopiec na niego, nawet nie mrugnąwszy powieką. Niespodziewanie lew zacisnął swoje ostre zęby na drgającym ciele antylopy i jak pies unoszący w pysku pochwyconego zająca, chłoszcząc krzewy potężnym ogonem, zniknął w wysokich zaroślach. Dick stał jeszcze chwilę bez ruchu, zawrócił i pobiegł do towarzyszy podróży, którym ani jednym słowem nie wspomniał o swojej przygodzie.
Pomyślał jednak, że gdyby uciekinierzy w braku łódki musieli się przedzierać przez gęstą puszczę zamieszkaną przez dzikie zwierzęta, równie groźne jak spotkany dopiero co lew, kto wie, ilu z nich pozostałoby przy życiu. Kraj, który przemierzali łodzią, obecnie wyludniony, nie zawsze był taki. Od czasu do czasu widzieli na nizinach przybrzeżnych ślady dawnych wiosek. Podróżnik, równie doświadczony jak David Livingstone, po wysokich palisadach z ostro mleczy sterczących nad szczątkami chat, po figowcu, który jest przedmiotem kultu i rośnie na uboczu, z dala od innych drzew, rozpoznałby od razu opuszczone osady. Prawdopodobnie zgodnie z obyczajem śmierci wodza zmusiła mieszkańców do opuszczenia wioski i przeniesienia się w inne miejsce. Mogło się również zdarzyć, że w tych okolicach, tak jak i w innych częściach Afryki, tubylcy żyją pod ziemią. Dzicy ci, stojący na najniższym szczeblu rozwoju, wyłażą ze swoich kryjówek tylko nocą, jak zwierzęta z nor, a spotkanie z nimi jest równie niebezpieczne, jak z najgroźniejszymi drapieżnikami. Dick nabrał przekonania, że kraj, przez który płynęli, był zamieszkany przez ludożerców. Kilkakrotnie na ustronnych polanach znalazł w wygasłych popiołach zwęglone kości ludzkie, resztki jakiejś potwornej uczty. Dick obawiał się, że nieszczęśliwym trafem ludożercy mogą się znaleźć nad rzeką właśnie wtedy, gdy łódka przybije do brzegu. Dlatego też ograniczył jeszcze bardziej postoje i wziął od Herkulesa przyrzeczenie, że w razie niebezpieczeństwa natychmiast odpłynie na środek rzeki. Murzyn złożył żądaną obietnicę, ale z wielkim trudem ukrywał swój niepokój przed panią Weldon, gdy Dick wychodził na ląd. Wieczorem 10 lipca trzeba było podwoić środki ostrożności. Na prawym brzegu rzeki ukazała się zbudowana nad wodą osada. Koryto rzeki rozszerzało się tutaj i tworzyło jak gdyby małą zatoczkę, w której na drewnianych palach wznosiło się około 30 domków. Główny prąd rzeki przechodził pomiędzy palami podtrzymującymi chatki i tędy wypadała droga łodzi, ponieważ wzdłuż lewego brzegu sterczały ostre skały uniemożliwiające przeprawę. Wioska była zamieszkana. Tu i tam widać było płonące ognie. Wiatr przynosił odgłosy rozmów prowadzonych w chrapliwym, gardłowym języku. Niebezpieczeństwo było wielkie. Gdyby się okazało, że między słupami, jak to jest w zwyczaju, wiszą sieci, wówczas tubylcy mogliby uderzyć na alarm, zanim łódź zdołałaby utorować sobie przejście. Dick z dzioba łodzi szeptem podawał kierunek, w którym należało płynąć, aby uniknąć zderzenia ze spróchniałymi palami. Noc była jasna. Uciekinierzy widzieli dobrze drogę, ale ich także można było dostrzec z łatwością. Nadeszła straszliwa chwila. Nad samą wodą, w miejscu, gdzie łódź miała się prześliznąć, przysiedli dwaj tubylcy, zatopieni w głośnej rozmowie. Czy nie spostrzegą zbliżającej się pirogi i nie postawią na nogi całej wioski? Już tylko 100 kroków dzieliło łódź od nadwodnej osady. W tej samej chwili Dick posłyszał, że rozmowa krajowców stała się jeszcze żywsza i głośniejsza. Pokazywali sobie nawzajem dryfującą wysepkę, która za chwilę miała rozedrzeć sieci rozpinane właśnie przez nich między palami. Zaczęli je wyciągać w górę z wielkim pośpiechem i gromkimi okrzykami wzywać na pomoc towarzyszy. Kilku murzynów wdrapało się na poprzeczne belki spajające słupy u dołu. Wśród nieopisanej wrzawy zabrali się do pracy. W pirodze przeciwnie panowała głęboka cisza, przerywana tylko od czasu do czasu ledwo dosłyszalnymi rozkazami Dicka. Wszyscy zamarli w bezruchu. Jedynie prawa ręka Herkulesa, w której trzymał wiosło, poruszała się miarowo. Niekiedy rozlegało się głuche warknięcie Dinga,
którego szczęki Jack ściskał z całej siły. Z zewnątrz dobiegał głośny szmer wody bijącej o drewniane pale. Potem tuż nad nimi wybuchły dzikie wrzaski ludożerców. Piroga porwana bystrym prądem wpadła między słupy. Krajowcy wytężyli wszystkie siły i w ostatniej chwili udało im się wyciągnąć sieci z wody. Na nieszczęście łódź otarła się prawą burtą o pale, które zdarły część okrywającej ją maty. Jeden z tubylców głośno krzyknął. Najprawdopodobniej spostrzegł ludzi ukrywających się pod strzechą i powiadomił towarzyszy o swym odkryciu. Ale uciekinierzy byli już daleko. Unosił ich wartki prąd i wkrótce stracili z oczu nadwodną osadę. — Na lewy brzeg! Droga jest tam już wolna! — rozkazał przez ostrożność Dick. — Na lewo! — odpowiedział Herkules i mocniej nacisnął wiosło. Dick usiadł obok niego i spoglądał na zalaną światłem księżyca powierzchnię wody. Nie dostrzegł jednak nic podejrzanego. Ani jedna piroga nie puściła się za nimi w pogoń. Może dzicy nie mieli łodzi? W każdym razie, kiedy się rozjaśniło, wędrowcy nigdzie nie spostrzegli tubylców. Mimo to przez zbytek ostrożności łódź stale trzymała się lewego brzegu. Podczas czterech następnych dni podróży, od 11 do 14 lipca, uciekinierzy spostrzegli, że krajobraz zaczyna się zmieniać. Kraj był nie tylko wyludniony, ale wręcz pustynny i przypominał pustynię Kalahari, zbadaną przez Livingstone'a w czasie jego pierwszej podróży. Żyzna, obfitująca w płody okolica, pozostała daleko za nimi. Ziemia była tutaj wyschnięta i jałowa. Rzeka ciągnęła się nieskończenie i wreszcie wędrowcy nabrali nadziei, że doniesie ich aż do Atlantyku. Zdobycie żywności w tym nieurodzajnym kraju nie było łatwym zadaniem, a stare zapasy już się dawno wyczerpały. Połowy były skąpe, Dick wracał z pustymi rękami z polowań. Pustynia nie mogła wyżywić antylop ani poku, a kiedy ich nie stało, zniknęły także zwierzęta drapieżne. Ciszy nocnej nie zakłócały już ryki i pomrukiwania mieszkańców puszczy. W ciemnościach rozlegało się tylko kumkanie żab, które Cameron przyrównał do odgłosów dobiegających ze stoczni okrętowej. Dick głowił się nad tym, jak rozwiązać kwestię żywności, kiedy Herkules przypomniał mu, że tubylcy często jadają młode pędy paproci i miazgę wydobytą z łodyg papirusa. On sam, gdy szedł śladami karawany Ibn Hamisa, często zaspokajał głód w ten sposób. Papirusów i paproci nie brakło na szczęście nad brzegach rzeki, a ich słodki miąższ wszyscy jedli z przyjemnością. Najchętniej zaś mały Jack. Nie było to pożywienie zbyt posilne, lecz następnego dnia, dzięki kuzynowi Benedyktowi, wędrowcy znaleźli lepszą strawę. Od chwili odkrycia owada Hexapodes Benedictus, który miał unieśmiertelnić jego imię, uczony wrócił do dawnych zwyczajów. Zdobycz umieścił w bezpiecznym miejscu, to znaczy przypiął szpilką do podszewki kapelusza, a sam podczas postojów wypuszczał się na łowy. Pewnego dnia, kiedy przetrząsnął zarośla, posłyszał w pobliżu miłe świergotanie ptaszka. Dick złożył się do strzału, lecz kuzyn Benedykt zawołał: — Nie strzelaj, Dicku! Jeden ptaszek nie starczy na pięć osób. — Wystarczy przynajmniej dla Jacka — odparł chłopiec i wziął na cel ptaszka, który wcale nie zdradzał chęci ucieczki. — Poczekaj chwilę, nie strzelaj! — upierał się kuzyn Benedykt. — Ten ptak zaprowadzi nas do miejsca, gdzie znajduje się miód! Dick opuścił strzelbę, przyznając, że kilka funtów miodu ma większą wartość niż odrobina ptasiego mięsa. I w towarzystwie kuzyna Benedykta natychmiast pośpieszył śladem ptaka, który zatoczył kilka kręgów nad ich głowami. Już po chwili odkryli parę zmurszałych pni ukrytych wśród ostromleczy.
Dokoła głośno brzęczały pszczoły. Kuzyn Benedykt wolałby co prawda nie rabować tym pracowitym błonkoskrzydłym owocu ich trudów, ale Dick był innego zdania. Zapalił kilka suchych gałązek, wykurzył pszczoły i zdobył pokaźną ilość wybornego miodu. Potem poczęstowali uczynnego ptaszka okruchami plastra i nie zwlekając dłużej powrócili nad rzekę. Zdobycz ta spotkała się z należnym przyjęciem, ale nie można żyć samym miodem, nieprawda? Wędrowcy cierpieliby straszliwy głód, gdyby 12 lipca piroga nie wpadła do małej zatoki, na której brzegach roiło się od szarańczy. Było jej tutaj mnóstwo, pokrywała ziemię i krzewy podwójną, a nawet potrójną warstwą. Kuzyn Benedykt nie omieszkał oznajmić, że tubylcy często żywią się tymi prostoskrzydłymi owadami, co było najzupełniej zgodne z prawdą. Wobec tego uciekinierzy zaopatrzyli się obficie w tę spadłą z nieba mannę. Szarańcza pieczona na małym ogniu jest doskonała w smaku i jedliby ją chętnie nawet mniej wygłodzeni ludzie. Kuzyn Benedykt również zjadł ogromną porcję, choć mocno przy tym wzdychał. Jakkolwiek łódź mknęła szybko z prądem i żegluga była bez porównania mniej męcząca niż przedzieranie się przez dziewicze lasy przybrzeżne, wędrowcy pragnęli jak najprędzej dotrzeć do celu. Dnie były upalne, noce nurzały się w chłodnych, wilgotnych oparach, roje moskitów krążyły nad łodzią. Pora już była, aby przybyć na miejsce, a Dick wciąż nie wiedział, kiedy to miało nastąpić. Czy za tydzień, czy za miesiąc. Gdyby rzeka płynęła prosto na zachód, podróżnicy już dawno znaleźliby się na północnym wybrzeżu Angolii. Posuwali się jednakże ciągle w kierunku północnym. Dick niepokoił się już tym bardzo, gdy niespodziewanie rankiem 14 lipca Jack, który siedział na dziobie łodzi i wyglądał przez szczeliny maty, dostrzegł przed sobą ogromne, szeroko rozlane wody. — Widzę morze! — zawołał. Dick drgnął i przysunął się do chłopczyka. — Morze? — powtórzył. — Nie, to nie jest jeszcze morze, ale wielka rzeka, która płynie prosto na zachód. Przypuszczam, że jest to rzeka Kongo. — Oby tak było, Dicku — powiedziała pani Weldon. Gdyby okazało się, że uciekinierzy znaleźli się na wodach Konga, rzeki, którą w kilka lat później zbadał i opisał Stanley, spłynęliby prosto do morza i wylądowali w osadach portugalskich leżących u jej ujścia. Dick nie tracił nadziei, że jego przypuszczenia są uzasadnione. Przez 4 następne dni piroga, jak zawsze szczelnie okryta zieloną matą, sunęła po srebrzystych wodach wielkiej rzeki i wzdłuż brzegów pokrytych nieco bujniejszą i gęstszą roślinnością. W noc 18 lipca zaszedł wypadek, który mógł zniweczyć wszystkie nadzieje. Około godziny 3 nad ranem od zachodu dobiegł daleki, stłumiony szum. Dick zaniepokoił się tym tajemniczym hałasem. Pani Weldon, Jack i kuzyn Benedykt spali w głębi łodzi. Chłopiec przywołał Herkulesa na dziób pirogi i zwrócił jego uwagę na niezwykły szmer. Noc była bardzo pogodna i zupełnie bezwietrzna. — To szum morza — rzekł Herkules i oczy jego zabłysły radością. — Nie — odrzekł Dick, kręcąc głową. — A więc cóż to jest? — zapytał Herkules. — Dowiemy się o świcie, a na razie musimy czuwać. Herkules powrócił na swoje miejsce na tyle łodzi. Dick pozostał na dziobie. Cały zamienił się w słuch. Szum dobiegał coraz wyraźniej, powoli przechodził w huk. Nastał dzień. W dole rzeki, mniej więcej w odległości pół mili, unosiło się coś białego, wyglądającego z dala jak duży, puszysty obłok. Kiedy jednak pierwsze promienie słońca musnęły zwisającą nad wodą rzekomą chmurę, zagrała ona wszystkimi barwami tęczy. Juliusz Verne, 15-letni kapitan, taśma 14, koniec ścieżki drugiej.
Już Verne, 15-letni kapitan. Taśma 15, ścieżka 1. Do brzegu! Krzyknął Dick tak głośno, że obudził panią Weldon. Katarachta przed nami. Ta mgła to jest po prostu rozpylona woda. Przybijaj do brzegu, Herkulesie! Dick się nie mylił. Koryto rzeki obniżało się przed nimi gwałtownie o mniej więcej 100 stóp i spiętrzone wody spadały z łoskotem w dół. Gdyby łódź zbliżyła się do katarakty jeszcze o 0,5 mili, runęłaby w przepaść. Rozdział 19. S.V. Herkules potężnym uderzeniem wiosła pchnął łódź ku lewemu brzegowi. Prąd nie był w tym miejscu silniejszy, ani koryto rzeki bardziej spadziste niż dotychczas. Dopiero na 300 stóp od katarakty nurt rzeki stawał się nieco szybszy. Na lewym brzegu ciągnęły się ogromne, gęste lasy. Ani jeden promień słońca nie przenikał do ich mrocznej głębi. Dick rozglądał się z lękiem po tej okolicy, zamieszkanej przez ludożerców z naddolnego Konga. Łódź nie zdoła popłynąć dalej i podróżnicy będą musieli przedzierać się pieszo przez niebezpieczne obszary. Był to dla nich wielki cios, tym bardziej, że w chwili, gdy nowa przeszkoda zagrodziła im drogę, znajdowali się może o krok od celu. W miarę jak łódź przybliżała się do lewego brzegu rzeki, Dingo okazywał coraz większy niepokój i niecierpliwość. Dick spoglądał na niego bacznie, ponieważ niebezpieczeństwo w postaci lwa lub tubylca zaczajonego w wysokich papirusach mogło grozić z każdej strony. Przekonał się jednak wkrótce, że zachowanie się psa w niczym nie przypomina gniewu. — Dingo płacze! — zawołał Jack, okalając rączkami szyję przyjaciela. Lecz pies mu się wyrwał, a kiedy łódź znalazła się w odległości 20 stóp od lądu, wskoczył do wody, wdrapał się na brzeg i zniknął w zaroślach. Pani Weldon, Dick i Herkules spojrzeli na siebie ze zdumieniem. Po chwili piroga dobiła do brzegu i przystanęła wśród lekkiej piany zielenicy i innych roślin wodnych. Z ziemi poderwały się z ostrym gwizdem zimorodki i małe, białe jak śnieg czaple. Herkules przywiązał mocno łódkę do pnia mangowca i wszyscy wysiedli na brzeg zarosły wysokimi drzewami. Najmniejsza ścieżka nie prowadziła w głąb lasu, lecz mocno zdeptany mech wskazywał, że ludzie lub zwierzęta odwiedzili niedawno to miejsce. Dick z nabitą strzelbą, a Herkules z siekierą w ręku weszli między drzewa. Nie uszli jednak nawet 10 kroków, kiedy odnaleźli Dinga. Pies, cicho skowycząc, biegł z nosem przy ziemi i tropił jakiś ślad. Nieokreślone wspomnienie przywiodło go na ten brzeg i nakazywało mu teraz biec w głąb puszczy. Wszyscy obecni widzieli to wyraźnie. — Uwaga! — zawołał Dick. — Niech się nikt od nas nie oddala. Miej się na baczności, Herkulesie. W tej samej chwili Dingo podniósł głowę i podskakując lekko zapraszał obecnych, aby za nim podążyli. Niebawem cała grupa stanęła u stóp starego sykomora, zagubionego w gęstwinie leśnej. Wznosiła się tu zbudowana z drewnianych bali, mocno zniszczona chata. Dingo stanął przed drzwiami i żałośnie zaszczekał. — Czy jest tam kto? — zapytał Dick. Wszedł do wnętrza chaty, a wszyscy obecni podążyli za nim. Na ziemi leżały zbielałe już kości ludzkie. Jakiś człowiek zmarł w tej chacie, rzekła pani Weldon. A Dingo znał tego człowieka, odparł Dick. To był na pewno jego pan. Ach, spójrzcie tutaj. Dick wskazał palcem pień sykomora rosnącego przed chatą. Na korze drzewa widniały dwie czerwone, mocno zatarte, ale jeszcze czytelne litery. Dingo oparł prawą łapę o drzewo, jak gdyby pokazywał je swoim wszystkim przyjaciołom. — S.V. — zawołał Dick.
Jedyne litery, które umie rozpoznać, te właśnie, które nosi wyryte na swojej obroży. Przerwał w pół zdania, schylił się i podniósł z ziemi małą, zardzewiałą skrzyneczkę leżącą w kącie chatki. Skrzynka nie była zamknięta na klucz i z jej wnętrza wypadł kawałek papieru, na którym było określone kilka słów. Zostałem zamordowany i okradziony przez mego przewodnika Negora 3 grudnia 1871 roku. Tutaj o 120 mil od wybrzeża. Dingo! Do mnie! S. Vernon. Kartka wszystko wyjaśniła. Samuel Vernon wyruszył na wyprawę w głąb Afryki w towarzystwie przewodnika Negora i psa Dinga. Pieniądze, które miał z sobą podróżnik, wzbudziły chciwość Negora, który postanowił nimi zawładnąć. Kiedy podróżnik francuski przybył właśnie w to miejsce, zatrzymał się na postój w chatce o kilka kroków od brzegu Konga. Tutaj został śmiertelnie raniony, okradziony i porzucony. Po dokonaniu zbrodni Negoro uciekł i wówczas wpadł w ręce władz portugalskich, które rozpoznały go jako agenta handlarza niewolnikami Alveza. Przewiozły do Luandy i skazały na dożywotnie więzienie. Jak wiadomo, udało mu się zbiec, przedostać do Nowej Zelandii i zaokrętować się na wędrowcu. Vernon tuż przed śmiercią zdążył napisać tę kartkę, w której oprócz daty i pobudek zbrodni podał również nazwisko zabójcy. Kartkę włożył do tej samej skrzyneczki, w której przedtem znajdowały się zapewne skradzione pieniądze. I ostatnim wysiłkiem nakreślił krwią na drzewie inicjały swego nazwiska. Ileż dni musiał spędzić Dingo przed tymi dwiema czerwonymi literami? Wbiły mu się tak dokładnie w pamięć, że nigdy ich nie mógł zapomnieć. Później błąkał się po wybrzeżu i tam go znalazł kapitan Waldeka i wreszcie po wielu przygodach pies spotkał się na pokładzie wędrowca z Negorem. Przez ten czas kości francuskiego podróżnika bielały w dalekiej dżungli afrykańskiej, a on sam żył tylko we wspomnieniu swego psa. Taki był zapewne przebieg wydarzeń. Dick i Herkules zamierzali właśnie pogrzebać śmiertelne szczątki Samuela Vernona, gdy nagle Dingo szczeknął z niesłychaną wściekłością i jednym susem wyskoczył z chaty. Natychmiast w pobliżu dał się słyszeć straszliwy krzyk. Tak mógł wołać tylko człowiek, który się znalazł w ostatecznym niebezpieczeństwie. Herkules postąpił tak samo jak Dingo. Wyskoczył z chatki, a Dick, pani Weldon, Jack i kuzyn Benedykt podążyli w jego ślady. O kilka kroków dalej tarzał się po ziemi jakiś człowiek, a Dingo wpijał się w jego szyję swymi potężnymi kłami. Człowiekiem tym był Negoro. Łajdak, płynąc do ujścia rzeki Kongo, aby stamtąd wyruszyć do Ameryki, wyprzedził swoją eskortę i przybył na miejsce, gdzie przed kilkoma laty zamordował francuskiego podróżnika. Nie zrobił tego oczywiście bez powodu. U stóp drzewa widniał świeżo wykopany dołek, a na jego dnie lśniła garść złotych francuskich monet. Po dokonaniu zbrodni, a przed uwięzieniem Negoro, schował tutaj swój łup, po który zamierzał później powrócić. Teraz wydobywał właśnie ukryty skarb, gdy Dingo zwietrzył jego obecność i skoczył mu do gardła. Zaskoczony nędznik zdołał jednakże wyciągnąć w ostatniej chwili nóż i ugodził psa w momencie, gdy Herkules zamierzył się na niego z okrzykiem: Łajdaku, mam cię nareszcie, teraz się z tobą rozprawię. Ale już było po wszystkim. Portugalczyk nie dawał znaków życia. Dosięgła go ręka sprawiedliwości w tym samym miejscu, w którym dokonał zbrodni. Wierny pies, śmiertelnie ranny,
dowlókł się do chaty i zakończył życie tam, gdzie zmarł Samuel Vernon. Herkules pogrzebał doczesne szczątki podróżnika, a opłakany przez wszystkich Dingo spoczął w mogile obok swego pana. Negoro zginął, ale towarzyszący mu od Kazondy tubylcy byli prawdopodobnie gdzieś w pobliżu. Nie doczekawszy się jego powrotu, wyruszą zapewne na poszukiwanie wzdłuż brzegów. Zatem wędrowcom groziło poważne niebezpieczeństwo. Dick i pani Weldon przystąpili do ułożonego dalszego planu działania. Wędrowcy zdobyli pewność, że mają przed sobą rzekę Kongo. Z kartki francuskiego podróżnika dowiedzieli się jednak, że od wybrzeża dzieli ich jeszcze 120 mil. W tym miejscu rzeka była niespławna. Drogę zagradzały potężne katarakty, prawdopodobnie wodospady Ntamo. Nie pozostało im nic innego, jak ominąć kataraktę, przejść brzegiem jedną lub dwie mile, zbudować tratwę i spłynąć do morza. Musimy się tylko zastanowić, czy pójdziemy lewym, czy też prawym brzegiem rzeki, powiedział Dick. Oba wydają mi się jednakowo niebezpieczne. Tu i tam tubylcy są równie groźni. Na tym brzegu, gdzie jesteśmy, narażamy się ponadto na możliwość spotkania ze eskortą Negora. Przejdźmy na drugi brzeg, powiedziała pani Weldon. Czy po tamtej stronie rzeki będzie można żeglować? Zastanowił się Dick. Negoro trzymał się lewego brzegu, więc prawdopodobnie tędy wiedzie najczęściej używany szlak. Wszystko jedno, nie mamy wyboru. Ale zanim wszyscy przeprawimy się na drugi brzeg, muszę sprawdzić, czy rzeka poniżej wodospadu jest spławna. Jak zwykle Dick działa z wielką przezornością i od razu przystąpił do wykonania swego planu. W tym miejscu szerokość rzeki nie przekraczała 400 stóp i chłopiec zaprawiony do wiosłowania mógł ją z łatwością przebyć. Pani Weldon, Jack i kuzyn Benedykt mieli czekać na jego powrót pod opieką Herkulesa. Kiedy zakończono przygotowania i Dick wsiadł już do łodzi, pani Weldon zapytała: — Czy nie boisz się, że porwiecie prąd? — Nie, proszę pani. Będę się trzymał w odległości 400 stóp od wodospadu. — A na tamtym brzegu? — Jeśli ujrzę coś podejrzanego, to nie wyląduję. — Weź ze sobą strzelbę. — Dobrze, ale proszę się o mnie nie bać. — Może byłoby lepiej nie rozłączać się, Dicku? — dorzuciła jeszcze pani Weldon, tknięta niedobrym przeczuciem. — Nie, muszę popłynąć sam — odparł chłopiec. — Wymaga tego nasze wspólne bezpieczeństwo. — Za godzinę będę z powrotem. — Herkulesie, uważaj na wszystko. Łódź odbiła i uniosła Dicka ku drugiemu brzegowi Zairy. Pani Weldon i Herkules śledzili ją wzrokiem, ukryci w gęstych papirusowych zaroślach. Dick wypłynął na środek rzeki. Prąd był tu ze względu na bliskość wodospadu nieco silniejszy, ale nie na tyle, aby uniemożliwić żeglugę. Na prawo, w odległości 400 stóp, groźnie huczał wodospad, a zachodni wiatr aż tutaj przynosił pojedyncze krople, które opryskiwały twarz i ręce chłopca. Dick zadrżał na myśl, że ostatniej nocy piroga znalazła się o krok od śmiertelnego niebezpieczeństwa. W tej chwili nie było już powodu do obawy, a łódź zręcznie kierowana wiosłem sunęła na ukos przez rzekę. Po kilkunastu minutach Dick dopłynął do przeciwległego brzegu i już zamierzał wyjść na ląd. Niespodzianie do uszu chłopca dobiegły głośne okrzyki i 10 tubylców wskoczyło na matę okrywającą łódź. Byli to ludożercy z nadwodnej osady. Przez cały tydzień towarzyszyli pirodze, trzymając się prawego brzegu rzeki. Pod rozdartą o słupy matą dostrzegli uciekinierów i znęceni łakomą zdobyczą zaczaili się koło wodospadów, wiedząc, że prędzej czy później łódź musi przybić do jednego lub drugiego brzegu. Dick
nie widział dla siebie ratunku. Pomyślał jednak, że jego śmierć może ocalić pozostałych towarzyszy. Bardzo opanowany, stał na dziobie i szachował ludożerców nabitą strzelbą. Mimo to tubylcy odważyli się zerwać matę, przekonani, że znajdą tam resztę ofiar. Głośny okrzyk rozczarowania wydarł się z ich ust, skoro przekonali się, że tylko jeden człowiek wpadł w ich ręce. 15-letni chłopiec dla 10 ludzi. Wtem jeden z tubylców wyciągnął rękę w kierunku przeciwległego brzegu, na którym stali zbici w gromadkę przerażeni uciekinierzy. Dick zapomniał o sobie i zastanawiał się gorączkowo, w jaki sposób mógłby ich uratować. Tubylcy odepchnęli łódź od brzegu. Znali oni działanie broni palnej i nie zbliżali się do Dicka, lecz jeden z nich pochwycił wiosło i wprawnie poprowadził pirogę. Już tylko 100 stóp dzieliło ludożerców od przeciwległego brzegu. — Uciekajcie! — krzyknął Dick do pani Weldon. — Uciekajcie! Ani pani Weldon, ani Herkules nie ruszyli się z miejsca, jak gdyby ich stopy wrosły w ziemię. — Uciekać? Po co? I tak wpadliby niebawem w ręce krajowców. Dick zrozumiał, że ucieczka była bezcelowa. Ale w tej samej chwili olśnił go pewien pomysł. Wiedział już, jak może uratować swoich bliskich, poświęcając dla nich własne życie. Nie wahając się dłużej, Dick wziął na cel tubylca, który prowadził łódź, i pociągnął za spust. Strzaskane wiosło rozpadło się w kawałki. Ludożercy wydali okrzyk przerażenia. Bystry prąd wody porwał pozbawioną wiosła łódź, która z każdą chwilą nabierała większej szybkości i w mgnieniu oka znalazła się w odległości 100 stóp od wodospadu. Pani Weldon i Herkules zrozumieli plan Dicka. Zamierzał on wciągnąć łódkę w otchłań, aby uratować tych, którzy zostali na brzegu. Jack klęczał obok matki na ziemi i oboje z płaczem żegnali Dicka. Herkules wyciągnął ku niemu bezsilne dłonie. Nieprzytomni z przerażenia tubylcy zaczęli po kolei wyskakiwać z pirogi, aby wpław dostać się do brzegu. Łódka zachwiała się i wywróciła dnem do góry. Dick nie stracił zimnej krwi w obliczu śmierci. Zrozumiał, że płynąca do góry dnem piroga jest jego ostatnią deską ratunku. W chwili, gdy prąd wody zniesie go na kataraktę, będzie mu groziło podwójne niebezpieczeństwo, a mianowicie uduszenie wodą i uduszenie przez silny strumień powietrza. Przewrócona łódka osłoni go przed naporem wody i powietrza, które uderzą w niego z całą siłą, gdy wpadnie w kipiel. Był to jedyny sposób uniknięcia śmierci. Dick ogarnął całą sytuację jednym błyskiem myśli. Instynktownie uchwycił się ławki i z głową uniesioną nad wodą, ukryty pod przewróconą pirogą, poczuł, jak wciąga go potężny prąd wody i znosi na skraj przepaści. Łódka ześliznęła się z progu wodospadu, zanurzyła głęboko i po chwili wypłynęła na powierzchnię wody. Dick, dobry pływak, pojął od razu, że ocalenie zależy od siły jego ramion. Po kilku minutach dotarł do lewego brzegu rzeki i znalazł tam panią Weldon, Jacka i kuzyna Benedykta, których pośpiesznie sprowadził w to miejsce Herkules. Wszyscy ludożercy zniknęli w skłębionych masach wody. Niechronieni łódką znaleźli śmierć, zanim nawet pogrążyli się w odmętach. A ich ciała roztrzaskały się o ostre skały sterczące u stóp wodospadu. Zakończenie. W 2 dni później, 20 lipca, wędrowcy spotkali karawanę podążającą ku Embomie, leżącej u ujścia rzeki Kongo. Na szczęście nie byli to handlarze niewolnikami, lecz uczciwi kupcy portugalscy, którzy wędrowali na wybrzeże z ładunkiem kości słoniowej. Przyjęli oni bardzo serdecznie panią Weldon i jej towarzyszy
i dzięki temu koniec podróży zbytnio ich nie trudził. Wędrowcy w samą porę napotkali karawanę, albowiem spływ tratwą do morza okazał się niemożliwy. Rzeka Kongo od wodospadów Ntamo do Yelala usiana jest niezliczoną ilością katarakt. Stanley naliczył ich tutaj 62. Przy ujściu rzeki Kuango nieustraszony podróżnik stoczył ostatnią z 32 potyczek z tubylcami. Nieco niżej, przy katarakcie Mbelo, cudem tylko uniknęli śmierci. Dnia 11 sierpnia pani Weldon, Dick Sand, Jack, Hercules oraz kuzyn Benedykt przybyli do Embomy, gdzie panowie Viega i Harrison podejmowali ich z uprzedzającą gościnnością. Właśnie odpływał parowiec do Panamy i na jego pokładzie podróżnicy szczęśliwie dotarli do brzegów Ameryki. Telegram wysłany do San Francisco powiadomił Jamesa Weldona o nieoczekiwanym powrocie żony i syna, których bezskutecznie poszukiwał we wszystkich miejscach, gdzie się mógł rozbić wędrowiec. Wreszcie 25 sierpnia rozbitkowie przyjechali koleją do stolicy Kalifornii. Jakie były dalsze losy Dicka i Herkulesa? Jeden został synem, a drugi przyjacielem państwa Weldon. James Weldon wiedział doskonale, jak wiele zawdzięcza dzielnemu Murzynowi. A co się stało z kuzynem Benedyktem? Po przybyciu na miejsce czcigodny uczony uściskał tylko dłoń pana Weldona i zamknąwszy się w swoim gabinecie, zasiadł natychmiast do pracy, jak gdyby ją zaledwie wczoraj przerwał. Miał zamiar napisać ogromne dzieło o owadzie Hexapodes Benedictus i przypuszczał, że będzie ono rozchwytywane przez uczonych entomologów. W gabinecie ozdobionym niezliczoną ilością owadów kuzyn Benedykt odszukał przede wszystkim lupę i okulary. Sprawiedliwe nieba! Bolesny okrzyk rozpaczy wydarł się z jego piersi, gdy po raz pierwszy przyjrzał się za pomocą wspomnianych przyrządów niezwykłemu okazowi afrykańskiego świata owadziego. Hexapodes Benedictus wcale nie był sześcionogiem. Kuzyn Benedykt trzymał w ręku zwykłego, najzwyczajniejszego w świecie pająka. To prawda, że miał on 6 nóg zamiast 8, ale tylko dlatego, że Herkules oderwał mu swymi niezręcznymi palcami 2 przednie nóżki. Hexapodes Benedictus był zwykłym inwalidą rzędu najpospolitszych pajęczaków. Krótkowzroczność kuzyna Benedykta nie pozwoliła mu niestety spostrzec wcześniej tej poważnej omyłki. Tak straszny zawód przyprawił uczonego o chorobę, z której na szczęście wkrótce się wyleczył. Młody marynarz kształcił się z zapałem. Zaledwie stanął na lądzie, zabrał się gorliwie do nauki, jak gdyby odczuwał wyrzuty sumienia, że z powodu braku wiedzy niezadowalająco wywiązał się z powierzonego mu zadania. Gdybym wówczas na pokładzie wędrowca wiedział to wszystko, co powinien wiedzieć marynarz, ilu nieszczęść dałoby się uniknąć, powtarzał często. W wieku 18 lat Dick Sand ukończył z odznaczeniem szkołę morską i za specjalnym pozwoleniem został kapitanem w firmie handlowej Jamesa Weldona. Mały sierota, znaleziony na przylądku Sandy Hook, zaszedł tak wysoko jedynie dzięki wytrwałości i pilnej pracy. Mimo młodości cieszył się powszechnym szacunkiem, ale był tak skromny, że nawet sobie z tego nie zdawał sprawy. Nigdy nie wsławił się głośnym czynem i nie przypuszczał nawet, że męstwo, niezłomność, odwaga, których dowody dał tylokrotnie, uczyniły z niego bohatera. Dręczyła go przecież jedna myśl. W wolnych od nauki chwilach wspominał starego Toma, Bata, Austina i Akteona. Czuł się odpowiedzialny za nieszczęścia, które na nich spadły. Pani Weldon
również ubolewała szczerze nad losem swoich dawnych towarzyszy niedoli. Pani Weldon, Dick i Herkules poruszyli niebo i ziemię, aby wpaść na ich ślad. Wreszcie, dzięki stosunkom, jakie bogaty armator miał na całym świecie, udało mu się ustalić, że Tom i jego towarzysze zostali sprzedani na Madagaskar, gdzie zresztą niewolnictwo miało już być wkrótce zniesione. Dick ofiarował swoje skromne oszczędności na wykupienie z niewoli przyjaciół, ale James Weldon nie chciał nawet o tym słyszeć. Sam załatwił tę sprawę i wreszcie dnia 15 listopada 1877 roku czterej murzyni zastukali do drzwi jego domu w San Francisco. Tom, Bat, Acteon i Austin, którzy wyszli cało z tylu groźnych niebezpieczeństw, o mało nie postradali życia w gorących uściskach swoich przyjaciół. Z małej gromadki, która po katastrofie wędrowca znalazła się na straszliwej ziemi afrykańskiej, brakło jedynie Nan i psa Dinga. Nie można już było przywołać ich do życia. A zresztą graniczyło to z cudem, że tylko dwie istoty zginęły wśród tylu groźnych przygód. Nie trzeba nawet wspominać, że w dniu powrotu czterech dzielnych murzynów wyprawiono w domu pana Weldona huczne przyjęcie, a z największym uznaniem spotkał się toast wzniesiony przez panią Weldon za zdrowie Dicka Senda, 15-letniego kapitana. Koniec książki Juliusza Verne, 15-letni kapitan. Czytał Ryszard Nadrowski. Nagrano w Zakładzie Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1996.